Dzień dobry, Warca Baba Polsko. Bardzo miło widzieć się z wami po niemałej przerwie. Ale przerwie, która zakończona jest w sposób iście godny tego stylu, dlatego że ze mną dzisiaj mistrzyni świata Natalia Sadowska, która zmierzy się w symultanie charytatywnej drugi rok z rzędu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam cię serdecznie, Natalio. Cześć Damian i cześć wszyscy. Co tam u ciebie dobrego w tym roku? Powiedz nam trochę. Kurczę, dużo dobrego. Nie wiem, od czego zaczynać. Działy się jakieś zmiany w twoim życiu, o których chyba już można całkiem głośno mówić, które też są taką zmianą obiecującą dla polskich warcabów. Co ty, rozwiniesz jakiś temat? Rozwinę jakoś temat. Tak, od 1 stycznia, no może od 3, pracuję w firmie Chess & Checkers Games, czyli założycieli aplikacji warcabowej i szachowej na telefon. Myślę, że już dużo z naszych widzów słyszało o tej firmie, bo też często byli naszym sponsorem Polskiego Związku Warcabowego i tak dalej, podczas wielu imprez, więc mega się cieszę, bo jednak robię przyjemne z pożytecznym. Moja wiedza warcabowa przydaje się im, a ja przy okazji mogę też się rozwijać dalej warcabowo, mogę grać w turniejach, więc no, lepiej być nie mogło. Tak. Świetnie, że wreszcie nasza najlepsza reprezentantka, najbardziej utytułowana Natalia, nie będzie miała żadnych problemów urlopowych, tylko wolną ma rękę do tego, żeby reprezentować nasz kraj, reprezentować swój klub, reprezentować siebie. Na najważniejszych imprezach międzynarodowych, krajowych widziałem, że dołączyłaś do listy uczestników półfinału zbliżającego się Mistrzostw Polski. No kurczę, trzeba, bo ten Karol tak szaleje. Myślisz, że jesteś w zasięgu utrzeć mu nosa i nie dać mu tego trzeciego tytułu z rzędu? Kurczę, no nie wiem, no chciałabym może utrzeć mu nosa, nie chciałabym tak tego nazywać, ale wiesz, ambicje są, znasz mnie, więc wiadomo, że chciałabym powalczyć o tytuł. No, ciekawie będzie na pewno oglądać przebieg tych warcabowych pojedynków, kiedy już wszyscy mogą zagrać we wszystkich turniejach w tym roku. Na pewno finał Mistrzostw Polski szykuje się bardzo ciekawie. No i zobaczymy, kto awansuje. Za chwilę właśnie, kiedy dokładnie się zaczynają półfinały? Za tydzień już, tak? Za tydzień, tak. Za tydzień rozpoczynają się półfinały 46, tak, w tym roku, indywidualnych Mistrzostw Polski. Dwie grupy bardzo silnie obsadzone. Na liście startowej dzisiaj widziałem po 22-3 uczestników na grupę, więc będzie się działo. No i trzymamy kciuki za fajny przebieg. Będziemy też na pewno wołali podgląd partii tych ciekawszych. Mam nadzieję, że Natalia coś nam podrzuci do jakiejś analizy. Z zeszłego roku na kanale pojawiły się m.in. partie Marty Bańkowskiej z Filipem Kuczewskim czy Arlety Flicikowskiej przegrana z Łukaszem Wocialem, sensacyjna wówczas. Możecie je na kanale oczywiście podejrzeć. A tymczasem witam was wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym live'ie w tym roku. Live'ie, których będzie więcej, tak jak już wiecie. Jestem w nowym, można powiedzieć, studiu, przygotowany do tego, żeby transmitować. Małe tutaj zmiany graficzne, dorzucana informacja o ostatnim subskrybencie, ilu nas jest. A propos tego, ilu nas jest, moi drodzy, to wreszcie stał się przed chwilą bardzo ważny dla mnie moment, jeżeli chodzi o rozwój kanału, dlatego że po zakończeniu meczu o Mistrzostwa Świata, w którym oczywiście Natalia grała pierwsze skrzypce z Tamarą Tansy Kurzyną, dobiliśmy do 7631 subskrybentów, a potem ta liczba zaczęła spadać, no przez giveaway'e i tak dalej. I koniec końców, słuchajcie, dopiero dzisiaj wyrównaliśmy tę liczbę, która była 3 maja 2021 roku i mam nadzieję, że lecimy już teraz w górę, lecimy po 10 tysięcy, może z dużą ilością kontentu uda się, zobaczymy, może nawet w tym roku, fajnie by na pewno było. No i kończąc przywitanie, witam was bardzo serdecznie na czacie, Piotr, siemaneczko, Damian Kirko, Mateusz W., Józef, Martyna, nasz mod i nowy sekretarz Polskiego Związku Warcabowego, witamy cię Martyno i od razu Adama P., Pekka Morf, siemaneczko, fan klepeczek Kasi. Pozdrawiam i powodzenia Natsa. Kasia Stańczuk życzy. Fajnie to wygląda na czacie, kiedy fan klepeczek Kasi i Kasia Stańczuk są obok siebie. Karol Cichocki odwiedził nas. Również witamy Mistrza Polski. Damian, czy wybierasz się na półfinały? Niestety nie dam rady w tym czasie. Jestem zaangażowany w inne
ważne, w inne ważne przedsięwzięcia. PK Morf powiedział fan, Kasi, dobry. Trzymamy kciuki Nati za wynik. Mateusz Lewandowski też się zameldował. Cieszę się, że moderatorzy są. Siemaneczko, Łukasz Twardowski, siema Orpiek. No i co? No i fajnie. Jakie nastawienie twoje dzisiaj przed symultaną? Mamy już prawie 30 widzów. Za chwilę kolejne osoby, mam nadzieję, że będą dochodziły. W ogóle mam nadzieję, że jesteście spragnieni i stęsknieni warcabowych live'ów. Powiedzcie mi, że tak właśnie jest. Jeżeli tak będzie, to odpalamy te live'y częściej. Potem można powiedzieć styczniu, który był takim miesiącem organizacyjnym, odpoczynkowym, żeby się zorganizować ze wszystkim na nowo. Możemy, myślę, wrócić do takiej regularności, stabilności, jeżeli chodzi o dostarczanie treści, więc koniecznie dajcie mi znać na czacie, czy chcielibyście faktycznie takie treści widzieć. No to Natalio, jakie dzisiaj odczucia, przewidywania, bo tak, jeżeli chodzi o zeszły rok, mamy na przykład szansę rewanżu, bo wtedy poległaś z wielokrotnym mistrzem Polski w warcobach 64-polowych, Mariuszem, jak dobrze pamiętam, Szczepaniakiem, tak? I gra w tej symultanie również w tym roku i będziemy bacznie patrzeć na nick Gram jak umiem 5, no i to jest szansa, żebyś wzięła rewanż. Oprócz tego, moi drodzy, w puli przeciwników Natalii rewelacja, wielki ambasador warcabów, legendarny arcymistrz szachowy z Ukrainy, Wasilij Iwańczuk, którego partia była finałową partią serialu Gambit Królowej, który też miał propozycję w tym serialu zagrać. Jakie masz odczucia? Czy jakichś konkretnych przeciwników będziesz się bała dzisiaj szczególnie, albo będziesz patrzyła szczególnie na konkretne niki, czy raczej będziesz grała po prostu swoje warcaby na wszystkich warcabnicach, nie patrząc za tą końcówkę warcabnicy, kto po drugiej stronie jest? Kurczę, no chyba troszkę jednak będę patrzyła na te niki, bo rok temu nie patrzyłam i tak to wyszło, ale też rok temu strasznie chyba pędziłam, bo tak nie wiedziałam, jak to z tym czasem wyjdzie, a że ja jestem myślicielem, no to wiesz, jak to się potem kończy, ale no są takie nazwiska, a powiedziałeś o Iwańczuku, że jest ambasadorem warcabów, oczywiście miałeś na myśli szachów, domniemam. Nie, no jest ambasadorem warcabów. Czemu? No bo promuje warcaby. Promując warcaby jest naszym świetnym ambasadorem. Dzięki temu, że wokół jego osoby już wśród szachistów jest mit tego, że on wybiera, nie mit, tylko prawda, że wybiera szachy nad, warcaby, przepraszam, nad szachy. No i ten filmik legendarny, kiedy zostaje mistrzem świata Rapid i na trzecim stopniu podium, kto tam był wtedy, nie pamiętam, Griszczuk chyba, na drugim Magnus Carlsen, on gra w warcaby i leci szybko, wącha kwiaty i wraca do partii warcabów i mając piona mniej wtedy robi wygrywającą kombinację 2-3. To wideo na pewno jest hitem szachowo-warcabowym, ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc dosyć istotnie i dosyć lekko możemy go nazywać ambasadorem warcabów, który naprawdę robi nam super promocję. Szachiści też lubią bardzo ten filmik, z tego co zauważyłem. Tak. Bardzo często go przywołują w ogóle, kiedy schodzimy na temat warcabów. No to na pewno będę musiała uważać na tę partię, bo jak wiemy, Iwańczuk bardzo, bardzo ostatnio dużo poświęca czasu na warcaby, dużo trenuje, a u mnie ostatnio to tak podejrzewam, że w styczniu mógł więcej trenować ode mnie, ale porobiłam kombinację, więc troszkę się przygotowywałam, że tak powiem, pod taką blicową grę. Zagrałaś partię w lidze holenderskiej, jedną czy dwie w tym miesiącu? Jedną, kurczę, bo lockdown był cały czas w Holandii, więc miałam dużo lotów odwołanych. Ale w tym roku turniejowe partie, komplet zwycięstw jak na razie dla ciebie, tak? Tak, w tym roku zagrałam aż jedną partię, 100% zwycięstw, więc jest okej. Gratulacje z okazji tej wygranej, witam serdecznie kolejne osoby na czacie, Domin Rubi, siemaneczko. Piotr mówi, że chcielibyście, no to się bardzo cieszę. PK Morf mówi, no mnie to długo nie było, bo nie było czasu na takie treści. No dużo nie straciłeś, bo takich treści właśnie live'ów nie było przez ten styczeń, ale teraz już w lutym, mówię, zreorganizowani, możemy śmiało wracać. Kuba mówi, hejka, ile wygranych? Ja myślę, że dzisiaj Natalia się pokusi o komplet. Siemanko, Krzyś, Szydziu, Tadeusz, Ilasz, Damian, super odcinki szkoleniowe, wrzucasz na kanał. Mam nadzieję, że tym, którzy chcą podnosić swój poziom i zaczynać tak naprawdę rozumienie gry warcabowej, taka forma
przez debiut, co nie ukrywam, że jest bardzo trudne i znalezienie takiej koncepcji, która jest logiczna krok po kroku, też wymaga trochę przygotowania organizacji, ale mam nadzieję, że to Wam się właśnie taki wzór szachowy podoba. No i biorąc pod uwagę to, że te treści są właśnie we współpracy z portalem InfoSzach, zachęcam Was do śledzenia wiadomości szachowych na tym portalu i nie wiem, czy dzisiaj się ukazał, a jeżeli nie, to jutro się ukaże właśnie artykuł o warcabach na portalu InfoSzach autorstwa Jana Kozaka, redaktora tego portalu, więc serdecznie Was zapraszam do śledzenia, przeczytania. Między innymi tam będzie poruszane historyczne nazwisko, nazwiska właściwie ludzi, którzy byli związani zarówno z szachami, jak i z warcabami, między innymi Philidor, o którym sam dużo, przyznam, nie wiedziałem. Czy uczestnicy symultany już są, Natalia? Bo tam Natalia to weryfikuje. Tak, mamy 12. Podejrzewam, że nie będzie wszystkich, bo jest 17 minut do startu. 17 minut do startu. Miejsce w symultanie kupiło 16 osób. Gościem honorowym jest Wasilij Iwańczuk, więc teoretycznie moglibyśmy spodziewać się 17 uczestników. Na chwilę obecną mamy 12 osób. Myślę, że ktoś tam jeszcze dołączy. Poczekamy o godzinie 20, rozpoczniemy, wtedy Natalia się... Ostatni komentarz, myślę, że powinieneś na to iść, na 24-godzinny live, to coś dla Ciebie. Prezes za rok do Nighty na WOŚP, może jak Pakleza pojedziesz z live 24H, wiecie co, myślałem w ogóle o tym, żeby... Znaczy generalnie chciałbym kiedyś spróbować, czemu nie? Rozumiem, że dołączamy do symultana WOŚP, CyberOne. Wojciech do Biała zgadza się, tak, dokładnie. Linki do osób, które wygrały symultanę, wysyłałem mailowo późnym wieczorem w niedzielę z całym opisem. Też tam była prośba o to, żebyście przesłali mi swoje niki, które zweryfikować i którym pozwolić dołączyć do tej symultany. Jeżeli chodzi o ten live 24H, niewykluczone, z chęcią. Oczywiście biorąc pod uwagę obecnie szachowe zasięgi, szachową społeczność, ta kwota naprawdę jest imponująca, ponad 48 tysięcy złotych chyba tam. Ojej, się udało uzbierać, tak? Bo miało być tak, że dwie godziny, znaczy, że godzina za 2000 złotych, więc rewelacyjny wynik. Tam widziałem końcówkę streama w niedzielę, Zbyszka już w jakim był stanie, faktycznie jakby już kilka kielichów walnął, bo mózg nie pracuje normalnie po takim zmęczeniu. I ciekawie, sam bym był bardzo ciekaw, jak ja będę wyglądał. Widziałem też taki stream 24-godzinny Stanowskiego i też nie było łatwo w tych ostatnich godzinach, a trzeba było dojechać do końca, więc całkiem na pewno fajne przeżycie. Jeżeli wy byście chcieli i byście byli chociaż tak licznie jak dzisiaj na takich streamach, to z przyjemnością byśmy coś takiego może zorganizowali. A w kwestii organizacji na pewno w tym roku będą się działy fajne rzeczy. W tych tematach szkoleniowych zapowiedziałem też pierwsze oficjalne mistrzostwa kanału Warcaby, które odbędą się w apartamencie przy ulicy Złotej 44 w apartamencie na bardzo wysokim piętrze z pięknym widokiem na całą panoramę Warszawy. W apartamencie wartym potężne miliony złotych. Myślę, że to jest apartament wart z 8 milionów lekko, więc będzie fajnie. Tam, żeby wywalczyć miejsce, można grać na każdym poziomie. Warunek jest taki, żeby być subskrybentem kanału. Będą tam miejsca dla wspierających, będą tam miejsca dla regularnych widzów, więc śledźcie cały czas te materiały, każdy może zagrać. Będzie to turniej handicapowy, już Wam mogę powiedzieć, więc ktoś, kto jest zdecydowanie niższym rankingiem, będzie miał na przykład więcej pionków od kogoś, kto ma ranking wyższy, więc każdy może wygrać. I co najważniejsze, każde miejsce finałowe będzie nagrodzone, więc mam nadzieję, że te pół roku nam minie bardzo fajnie i wielkim finałem będzie organizacja właśnie tego turnieju finałowego pierwszych mistrzostw kanału Warcaby z wysokiego C. Natalia, powalczysz o miejsce w finale? No tak, kurczę, ja właśnie chciałam powiedzieć, że musisz zrobić dobry marketing tej swojej imprezy, bo wiesz, jak to brzmi w takim apartamencie. No brzmi fajnie i mam nadzieję, że ten marketing będzie się udawało teraz robić. Na pewno wzmianka o tych mistrzostwach też będzie w czy tym dzisiejszym, czy jutrzejszym materiale na InfoSzachu. No dobra, ale za chwilę będziemy dużo mogli opowiadać. Ja będę mógł dużo opowiadać, dużo wchodzić w interakcję z czatem, więc jeszcze może chwilkę skupmy się na tobie, Natalio. Teraz półfinały za chwilę. Jeżeli chodzi o ogólnie twoją aktywność turniejową w tym roku, to już sobie ułożyła jakiś plan, wiesz, w których turniejach chcesz zagrać, w turniejach czy polskich, czy międzynarodowych. Mamy nowego subskrybenta, EWK, dziękuję bardzo i już pięknie twój nick się wyświetla, a tylko nie wiedziałem, że muszę przejście robić na ekranie transmisji. To jak, Natalia, ten plan gry już ułożony?
No, mam oczywiście plany. No, zaczynając od półfinałów, które zaczynają się już za tydzień. Potem być może Verona Cup razem z moim klubem PC Pest Szczecin, ale to zobaczymy jeszcze. On jest pod koniec marca. To jest weekendowy turniej, więc w sumie fajnie. O Tylko do 19. Werony ciężko chyba dolecieć, bo zawsze chyba z przesiadką, nie? Czy... Tak, z tego co patrzyłam, są z przesiadką, ale myślimy też o podróży autem i gdzieś tam, wiesz, jest ładna trasa, gdzieś można zatrzymać się po drodze, przenocować, więc to jeszcze myślimy nad tym. Holandia oczywiście jeszcze parę razy, a z takich większych imprez to Turcja, ale to tutaj Polski Związek Wartobowy najpierw musi kadry wybrać i tak dalej, więc jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że się załapie. Tak. Po Turcji, potem są dwa puchary świata, i Holandia, i Ryga. O, dobra. I Holandia, i Ryga, więc troszkę tego jest do lipca. Plus może gościnnie gdzieś pojedziemy z naszą firmą, ale to jeszcze będziemy mówić, bo to niekoniecznie ode mnie zależy. Więc myślę, że co miesiąc coś będzie. W każdym miesiącu, o tak. Super rewelacja. Generalnie powinniśmy starać się dostarczać jak najwięcej udziałów w turniejach, bo to jest szansa do tworzenia treści, do tego, żeby regularnie być z nami, śledzić nasze przeboje warcabowe. No i no co, nie ukrywając, cały czas jesteś najgłośniejszym, najbardziej medialnym nazwiskiem warcabowym, więc mi też jako prezesowi PZW bardzo zależy na tym, żebyś jak najwięcej grała, bo to jest świetna okazja do promocji warcabów. Do promocji, która, słuchajcie, mam nadzieję, że w tym roku osiągnie jeszcze wyższy poziom. Świetnie ten rok się zaczął, dlatego że pierwszy turniej Grand Prix Polski, który był organizowany w Osiecznej w Wielkopolsce przez klub Roszada Lipno, słuchajcie, zgromadził na liście startowej ponad 100 uczestników, więc świetna frekwencja i oby tylko tak było dalej. Widzę, że dwóch graczy mamy kolejnych w No poczekalni do właśnie, zaakceptowania. panie Damianie, czy ja dobrze wszystkich tutaj Tak, akceptuję? na razie akceptuj. Tych dwóch mam zgłoszonych, więc potwierdzam. Okej, jest 17 osób. Teraz mamy 17 osób. Jak do 20 dobijemy, to też nie będzie źle. Czy tutaj jakieś przekręty nie idą? Już teraz nie wiem. Niektórzy, no widzę, że na przykład jeden uczestnik, Michał M, z dwóch ników chyba wszedł, bo wyłączył się na jednym, na Majku, a jest na drugim, na Michał A, bo Mazurkiewicz. Mike jest teraz nieaktywny, Nieobecny. czyli co, Majka się usuwa, czy nie? No wydaje mi się, że tak, bo reszta zawodników jest obecna, a on jest akurat nieobecny. No dobra, jeszcze Piotr, poczekam chwilę z usuwaniem, 10 złotych. ale To pod ten turniej póki co buźka jest mrugająca okej. okiem. Tak, Iwańczyk Powodzenia, też widzę, Natka. wszyscy są online, więc Piotr, chyba. dziękuję bardzo za donajcika. Wielkie serduszko dla ciebie, Dyszka. Pod ten turniej powodzenia, Natka. Wysłał Piotrek donajta, więc Dzięki. życzymy powodzenia Natalii, przekazujemy. Mateusz W. mówi, że ludziom hajsu nie szkoda. Fajne jest takie wspieranie, słuchaj tam, szczególnie jeżeli chodzi, bo to jeszcze w wątku Paklezy i zbierania do jego skarbonki. Tam słyszałem, że był jeden szczególny donator, który wrzucił tam kilkanaście tysięcy złotych, czy może nawet kilkadziesiąt. Ciekawe. Józef mówi, nie było mi przez chwilę, a tu już jest nasza piękna Natalia. Nasza piękna Natalia z samego początku. Siemanko, Krzysiek Kaczmarzyk. Dobrze was widzieć po dłuższej przerwie. Jak zaznaczałem, ta dłuższa przerwa była na czas organizacyjny, była na tutaj małe różne zmiany, na odpoczynek też trochę, no bo nie ukrywajmy, że ta końcówka roku była bardzo intensywna, a teraz już z nową energią, świeżą energią w tym roku 2020 możemy, 22 oczywiście, działać. Ja staram się od początku roku i to jest mój cel i gwarantuję wam, że będzie dotrzymywany, że filmy będą się pojawiały regularnie, dwa razy w tygodniu, czyli w poniedziałki o 19. Taki film mówiony, jak to się dzieje, jakieś lekcje, analizy, a o godzinie 19 w czwartek będą wpadały filmy z Kacper Piorun nas tutaj przywitał. O, Powodzenia w hejka. skutecznym realizowaniu grafiku turniejowego. Siemanko Kacper, dziękuję Ci ogromnie za 25 zł. Słuchajcie, czat, serduszka za to wsparcie Kacpra Pioruna, mistrza Polski w szachach sprzed już 2 lat, bo jeszcze do końca 2021 moglibyśmy powiedzieć sprzed roku zdecydowanie topowego polskiego szachisty. Dziękuję i bardzo Ci miło tutaj u nas, Kacper, widzieć. Może Kacper też gra, czy nie gra? Może Kacper też gra, no ciekawie by było. A jeżeli nie, to mógłby dołączyć. Zapraszamy, Kacper, jakbyś miał ochotę. To wyraź na czacie, to wyślemy ci link w ramach. Ale dawaj spokojnie, tak nie szalej.
Bo zaraz Natalia się boi, że się nie wyrobi, tak? O kurczę, ja już się zaczynam stresować jednak. Danuta Skrzyńska, organizator naszego półfinału, który za chwilkę, za tydzień się zaczyna w Sępólnie Krajeńskim. Witamy Pani Danusiu bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani Danusiu. Mateusz się pyta, czy są jacyś warcabiści wśród uczestników symultany? Tak, między innymi Mariusz Szczepaniak, wielokrotny mistrz Polski w 64-polowych warcabach, który rok temu, przypomnijmy, ograł Natalię, więc Natalia ma teraz jak najbardziej prawo do rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Witam naszą mistrzynię Maciek mówi i Ciebie Damian pozdrawiam, pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie. Kacper niestety nie zagram symultanie, sam realizuję własny grafik przygotowań. To w takim razie bardzo fajnie Kacper, że wpadłeś, fajnie Cię tutaj na czacie z nami widzieć. No i powodzenia i samych owocnych przygotowań, które w tym momencie realizujesz. Mateusz mówi, wbijaj, potrzeba silnego GM-a. Przydałby się zdecydowanie. Adam Patusz mówi, szachiści dołączają. Nasza brać warcabowo-szachowa stale zacieśnia relacje. Widzę w dużej mierze w mediach społecznościowych Natalii, że też przy jej osobie, to przy okazji jej osoby to się dzieje. Sporo chyba ostatnio różnych inicjatyw szachowo-warcabowych u Ciebie, Natalia, również, prawda? No wiesz, czy tak sporo, nie wiem. No z Tobą też byłam na evencie na Mistrzostwach Świata w Blitz i Rapid w Warszawie. Tak. Vlog możecie zobaczyć na kanale. No, więc jakoś tak wychodziło przypadkiem, potem jakoś takie, wiesz, różne półprywatne, półnieprywatne inicjatywy, ale tak, troszkę wiadomo się kręciło, więc fajnie, że te światy się jakoś tam poznają. Tomasz mówi, warcabiści jak warcabiści, ale czy są szachiści? Tak, jeden z panów, który tutaj jest na liście, to jest na pewno szachista z tytułem co najmniej kandydata, a poza tym drugi to jest, słuchajcie, arcymistrz, bliski tytułu mistrza świata, pan Wasili Iwańczuk pod nickiem Nefertiti 13, będziemy patrzyli, od lat już regularnie gra w warcaby, dużo trenuje, rok temu był dosłownie o ruch niedokładności bliski od remisu z Natalią w symultanie, czy w tym roku uda mu się poprawić, niewykluczone, że tak. Witam prezesa, mistrzynię oraz wszystkich zapaleńców warcabów. Siemaneczko, Kacper. Następnym razem uciekam i jeden remis symultaniście wypada zaproponować. No myślę, że... No, ja myślę, Natalia, że tutaj więcej. Brałaby w ciemno ten jeden remis tak, tutaj. Brałaby w ciemno. Adam, powiem też statystyki z tamtego roku. Na pewno dwie przegrałam. Tam były dwie przegrane i chyba jeden albo dwa remisy, coś takiego. No chyba z dwa remisy. Miałem to sprawdzić, przepraszam was, nie pamiętam. W ogóle co ciekawe, rok temu, kiedy była ta transmisja symultana transmitowana, miałem COVID w tym czasie, tak? Pamiętam, że cały czas męczył mnie kaszel, dzisiaj na szczęście się cieszę zdrowiem. O niebo lepiej w tym roku mi to wszystko prowadzić niż rok temu. No dobra, to jak mi słabo pójdzie, to jak coś, to ja mam COVID. Możesz śmiało zganiać. Jeden faktycznie kulturalnie z imienia nazwiska się podpisał. No tak, w tych nikach nie każdy... Nie no, jeszcze Wiktorię mamy na końcu, też podpisaną z imienia nazwiska, a tak to mamy faktycznie niki. Wojciech Dobiała. Na symultanie też jest moja córka, lat 9, mistrzyni Polski w warcabach. Rewelacja. W takim razie życzymy powodzenia. Generalnie tutaj sporo jest młodych zawodników, takich orlików, orliczek, czy juniorów do lat powiedzmy 8-10, którym życzymy oczywiście powodzenia. Myślę, że taka rywalizacja online z mistrzynią świata to jest nie lada doświadczenie i bardzo miła rzecz do przeżycia, jeżeli gramy w te warcaby, lubimy z Natalią Sadowską się zmierzyć, a przy okazji te osoby, no niewykluczone, że kiedyś będą kolejnymi mistrzyniami, mistrzami, zajmą miejsce Natalii. Ten narybek jest naprawdę bardzo fajny, liczny i coraz widzę więcej tych dzieciaków w tak młodym wieku, jest naprawdę zapalonych do gry w warcaby, trenują, rozwiązują kombinacje, problemy, no i bardzo chętnie uczestniczą w turniejach warcabowych. Wykluczone, że szybko ten poziom osiągną, no i będą naszymi nadziejami medalowymi już niebawem. Czy masz, Natalia, jakiegoś jednego przeciwnika, którego obawiasz się szczególnie w tej puli, którą widzisz, wśród tych przeciwników, których możesz rozpoznać po niku czy po nazwisku? Tak, ja wiem, że tutaj jeden pan się przygotowywał miesiącami. Wielki fan warcabów Michał Mazurkiewicz, więc będę na niego miała oko. A tak, no oczywiście, no Iwańczuk i gram jak umiem, no bo to rozumiem, mój rewanż będzie, znaczy będę próbowała.
Fan Klepeczek, dziękuję mi za te miłe słowa. Bardzo proszę. Tak, Michał Mazurkiewicz, ciekawa historia. Przyznał mi się do tego, bo ja całkowicie tego nie pamiętałem, że graliśmy kiedyś na Mistrzostwach Polski do lat 13, tak, w Mławie. I wtedy na pierwszej desce szło mi całkiem dobrze. No i grałem z Michałem tę partię. Ciekawa sprawa. A potem wylądował w szachach i tam się realizuje, jeżeli chodzi o te sporty umysłowe. To jest mega, jak się gra z Natalią, wiem, bo sam grałem, dziękuję, to był zaszczyt. Mam nadzieję, że jeszcze na Lidraft się spotkamy. Natalia, jak będziemy organizowali jakieś takie właśnie streamy regularne, tak dalej, gdzie będzie, może zrobimy coś na zasadzie właśnie ograj mnie, dostajesz nagrodę, albo ograj mistrzynię świata, dostajesz nagrodę, brałabyś udział w takich inicjatywach w tym roku? No to dużo tak się posypie. Wiesz co, ja się w miarę, kurczę, broniłem. W pierwszym turnieju żadnej chyba nagrody nie przegrałem, albo z jedną po czasie chyba z Łukaszem, a w drugiej tam przegrałem dwie z Sebą Wieczorkiem, jedną partię i jeszcze z kimś tam drugą. No ale wiesz, też ty się wtedy skupiasz lepiej, więc te partie wychodzą tak najgorzej. Nie no, fajna opcja, oczywiście jestem za. Jeżeli wy byście chcieli takie inicjatywy oglądać, to oczywiście pamiętajcie o tym, co zawsze, czyli zostawiamy łapę w górę, zostawiamy suba, żeby kolejne materiały was nie ominęły. Idziemy już rekordowo teraz, kiedy wreszcie ta liczba subów pomeczowych została przekroczona. Wielki kamień z serca, wielka motywacja do tego, żeby teraz jechać ostro. No i co? I za minutkę zaczynamy. No ja już rączki pocieram. Mamy 17 graczy zaakceptowanych. Faktycznie Mike jest nieobecny, to chyba Majka będzie można wyrzucić przed rozpoczęciem. Ewa tak. K. Razem z moim chłopakiem Janem Rosińskim gramy w szachy. Mam pierwszą kategorię kobiecą, Janek trzecią męską. Gram ostatnio dużo w Warcaby i zadebiutujemy w półfinałach MP w Sępólnie. Bardzo się cieszymy. Wow! Rewelacja w takim razie. Bardzo mnie cieszy ta wiadomość. No i życzę wam ogromnego powodzenia na tym turnieju półfinałowym w Sępólnie. Rewelacja. Bardzo się cieszę. O, Mike z powrotem wyrzuciłam i znowu przyszedł. Czyli a, to Mike jednak zagra może z dwójników. No dobra. Ale nie, to nie jest Michał, bo rozmawiałam z nim. Aha, okej. Okay, dobra, to musiało mi się w takim razie coś przestawić. To ktoś inny, ale na pewno Mike ten nick ktoś podawał. Więc, więc niech on dołączy. No dobra, 19.59. 17 zawodników. Czas zawodników na partię to jest 15 minut, Natalii czas dodatkowy to jest 90 minut na to, żeby tę partię rozegrać. No i co, cel to jest 70%, jak to zawsze przy symultanach tego typu bywa. Chyba do osiągnięcia, co? No nie wiem, bo już zaczęłam się stresować, ale dobra, za chwilę się rozumiem, wyciszam i... I startujemy chyba, co? No i za chwilę chyba startujemy. Adam mówi, pary grają fajnie. No a propos par, to Adam, wiesz, sam się też musisz realizować. Wiem, że jesteś wielkim widzem, fanem. No to teraz pora przejść do czynów i zacząć samodzielnie grać. Damian, jak coś to pomagaj. Jak coś to będę pomagał, fan klapeczek. Ty jako uczestnik możesz słyszeć. Możesz skorzystać z tych moich podpowiedzi jak najbardziej. Natalia za chwilę nas słyszeć nie będzie. Wybiła godzina 20. No to co, Natalia, jesteś gotowa? No jestem. To w takim razie wyciszaj, ja ci życzę powodzenia, dostarcz nam tutaj dużo warcabowych emocji, no i lecimy z tym koksem, moi drodzy, lecimy z symultaną dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej i Pomocy. Oczekiwaliśmy 17 graczy i mamy 17 zawodników. Rekord, dlatego że rok temu było 15, więc dla Natalii to też jest wyzwanie. Zawodnicy też mają 5 minut więcej niż rok temu, więc no ciekaw jestem, jak to się potoczy. A propos symultany, Natalia, jeszcze zanim się wyciszysz, to dodam ważną rzecz. Nie wiem, czy wiesz, ale w trakcie symultany Zbyszka Paklezy przegrał partię z mistrzem Polski w Warcabach Karolem Cichockim. Kurczę, Damian, czy ty mojego Instagrama nie śledzisz? Tak? A, no to widzisz. Ja tam, wiesz, ja tam ogłosiłam przynajmniej wobec, bo byłam bardzo dumna z Karola. No. Wielkie gratulacje, słuchajcie, dla Karola Cichockiego, który pokonał Zbyszka Paklezę, arcymistrza polskiego, znanego wszystkim bardzo dobrze ze streamów szachowych, w symultanie szachowej. Mistrz Polski w Warcabach ograł arcymistrza szachowego. No więc muszę uważać dzisiaj. No, bo tam na Instagramie napisałam, że no, szachy jednak łatwiejsze. No i bardzo dobrze, będziemy się tak podjudzać nieraz, nie dwa. No dobra, Natalia, to jeszcze raz powodzenia i lecimy i z tym koksem. Widzimy się za, nie wiem, za ile? Za 2 godziny? Michał Kanarkiewicz, dobry, let's go. Tak jest, let's go, powodzenia. Dobra, to pa, pa. Pewnie duża część naszej uwagi będzie skupiona wokół partii właśnie z arcymistrzem Wasilijem Iwańczukiem. Ciekaw jestem bardzo... Damian, moment jeszcze, no. Mogę przerwać? Bo ja mogę ten link tutaj sobie zamknąć? Cały? No nie, ten gdzie rozmawiamy?
Tak. No nie, tylko tam wycisz, znaczy w sensie najlepiej głośniki sobie wycisz, bo my chcemy ciebie widzieć w trakcie tej całej symultany. A, okej, okay. Czyli po prostu wyłączam swój mikrofon i wyciszam cały komputer. Tak jest. Dobra, dobra, to papa. Żebyśmy mieli cały czas podgląd, żebyśmy widzieli te emocje na twarzy Natalii, żebyśmy widzieli, jak będzie przewracać oczami w momencie, kiedy wydarzy się coś nieoczekiwanego przy warcownicach. I mamy już w tym momencie, słuchajcie, podgląd. 17 partii w toku, 0% zwycięstw, 0 wygranych, remisów, przegranych. 70% to jest docelowy procent zwycięstw do osiągnięcia celu 12 minut. Każdy z przeciwników Natalii Sadowskiej ma w tej partii 15 minut, a dodatkowy czas Natalii to jest 90 minut. No i co, słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy, to obejrzymy sobie może na początek, jak będzie odgrywała się ta partia z Nefertiti, czyli z panem Wasilijem Iwańczukiem na drugiej desce. Natalia wystartowała z 32-28, więc całkiem klasycznie. Czekamy na odpowiedź pana Wasilija. Jaka ona będzie? Karol mówi dzięki, cieszę się, że jesteś, bo Pakleza wtedy pewnie jakiegoś taktycznego Londona zagrał. Wiem, że ten London to dla niego jest jakiś konik i wtopił w 10, znając życie, to w dziesiątym ruchu, że, czy coś w tym stylu mówisz. Czy nie mierzymy ciśnienia i stresu? No niestety nie jestem w tym samym pomieszczeniu co Natalia, ani pod tym samym adresem, więc nie mam takiej możliwości. Wcześniej miałem taką możliwość, a mojego stresu to za bardzo nie ma sensu, żebyście oglądali. Czy może zaryzykował debiutem sandomierskim, bo zlekceważył Karola. To otwarcie sandomierskie, gambit sandomierski jest nam wszystkim już chyba dobrze znany i w środowisku warcabowym, i w środowisku szachowym. Wasilij Iwańczyk odpowiada debiutem, który ja bardzo lubię, 20-25. No, standardowa linia to jest wyciąganie się teraz po linii głównej od strony długiego skrzydła i piona 46 do centrum. Ciekaw jestem, bo to nie jest ogólnie debiut wybierany przez osoby początkujące, bo osoby początkujące wiedzą o tym, żeby na bandzie swoich pionów nie lokować. Tymczasem to jest debiut mocno teoretyczny dla osób, które są już trochę w grze warcabowej wprawione. Na dole pod warcabnicą widzimy statystykę partii między państwem. Cyberwoman póki co 2-0 z Nefertiti. Ale jak już jesteśmy na profilu Wasilija Iwańczuka, widzicie Wasil Iwańczuk, Lwów, Ukraina, ma rozegranych w Lidraft 3,5 tysiąca partii, więc nie mało. Brazylian top 100 i Russian top 100 player, więc jeżeli chodzi o jego ranking na 64-polowej warcabnicy, jest w pierwszej setce rankingu w odmianie brazylijskiej, jak również w odmianie rosyjskiej. No i co tutaj mamy? Widzę, że całkiem ostro idzie partia w BDWOS kontra oczywiście nasza Natalia. Natalia zaczęła 34-29, no i kto śledzi partię Natalii, wie, że to jest debiut najczęściej przez nią wybierany. Ja teraz, prowadząc te filmy, gdzie uczę warcabów od debiutu we współpracy z portalem InfoShach, zacząłem od tego najbardziej popularnego debiutu, czyli 32-28, jak tam często mówię, to jest taki szachowy E4, natomiast Natalia często wybiera te warianty debiutu Favra, Kellera, też często sprowadzający się do różnych opcji debiutu Rosenburga, właśnie taki ruch 34-29. No i BDWOS idzie w kierunku okrążenia, czyli ucieka na pole 26, a Natalia tradycyjnie buduje tutaj najpierw taki diament, kwadrat z podstawą na polu 49, a następnie nie robi tego ruchu 50-45, nie tracąc tempa, od razu wychodzi 32-28. No i to jest, słuchajcie, bardzo teoretyczny debiut. Tutaj czarne najczęściej zamiast ruchu 6-11 jeszcze wybierają taką wymianę 19-23, no ale tutaj BDWOS gra dosyć spokojnie. No widać, że partia będzie się toczyła centrum, czyli środek warcownicy zajęty przez Natalię, kontra okrążenie, bo chyba tutaj koło punktu 26 chce się kręcić BDWOS. Na pewno tutaj będzie ciekawie. Jan Rosiński, czyli jeden z tych naszych zawodników, który mierzyć się będzie w półfinałach. No i mam złą wiadomość dla Jana, bo Jan w tym momencie tym ruchem 12-18 wpadł na kombinację. Słuchajcie, Natalia jest jeszcze nie zrobiła, ale możecie sobie poszukać. W tym momencie takie uderzenie nowicjusza mogą przeprowadzić białe kamienie. Kto znajdzie, niech napisze na czacie, a ja zobaczę, co tutaj piszecie ciekawego. Natalia oglądała twoje debiuty, mówi Piotr. Na pewno, tak. Poszła obrona skandynawska, miałem przegraną, ale udało się złapać arcymistrza na kombinację. No i nie dali pomyśleć, Natalia w tym momencie robi kombinację, słuchajcie. Oddaje 35-30 i sprawia, że ta kolumna 43-29, te trzy piony zaczynają działać. I po tym oddaniu, kolejne oddanie Natalii to będzie 29-24, 2 za 3, tutaj będzie jeszcze 1 za 1.
i z pionem więcej Natalia będzie tę partię przeciwko Janowi Rosińskiemu toczyła. W szachy byście pograli. Kafelo, warcaby też są fajne. Nie mówię, nie deprecjonujemy szachów, broń Boże, nigdy nie będziemy. Bardzo fajnie się z szachistami współpracuje, natomiast warcaby są przepiękną grą i zachęcam do spróbowania. Mateusz, Karol jest po prostu mocny i utalentowany, dwukrotny mistrz Polski z rzędu, że szachy są łatwiejsze od warcabów, to nie ma co się dziwić jego wygranej. Jednak wolę szachy, mówi Kos Mateusz. Musisz dać sobie też troszkę więcej czasu, ale oczywiście prawo lubić inną grę masz jak najbardziej. Jolanta Elo mówi, ja zakładam, że widziała te kombinacje. Co tutaj się dzieje, słuchajcie, w partii Natalii z Jakubem Leszna. To jest młody zawodnik z Leszna, też bardzo obiecujący. No tutaj Natalia zagrała ten najbardziej klasyczny debiut, często nazywany debiutem Rafaela, 32-28. Tak też ten debiut był nazywany w pierwszych polskich publikacjach autorstwa Romualda i Marii Frejów. 19-23 wymiana po głównej. To jest też bardzo często spotykany debiut, żeby szybko właśnie od strony głównej linii długiego skrzydła wyprowadzić się z kamieniem piątym do gry. Tutaj kontynuacja idzie bardzo standardowo. No i Natalia wybiera warianty klinowe, najczęściej tutaj po 35-30. Jeżeli czarne przyjmują ostrą grę, to schodzą na bandę, potem Natalia zagrywa 33-29. No i bardzo często te partie kończą się zajęciem przez białe pola klinowego 24. Ale czarne zdecydowały się te partie prowadzić raczej w spokojny sposób. Nie schodzą na bandę, grają 10-14, a Natalia z tego korzysta. No i pionka 35 bandowego już ma wyprowadzonego na 25. Tu jest ten pion aktywniejszy. Nie stoi tutaj taki ograniczony 35, więc jakaś aktywność jest. No i pewnie niedługo Natalia skorzysta z tej kolumny. Może jakoś wymieni 32-28 albo wymieni 34-29, walcząc o centrum. Jakoś tak może ta partia się toczyć. Było 17-22, jednak 34-29. No i w końcu Natalia dokłada drugiego centralnego piona 28-29. No i co? I zmusza czarnego do tego, żeby szukać aktywności z drugiej strony, bo kiedy te piony dosyć skutecznie ograniczają to, co się dzieje tutaj na długim skrzydle czarnych, no to wiadomo, warcaby to gra o przestrzeń. Trzeba tej przestrzeni trochę do przesuwania pionków mieć, no i stąd decyduje się czarny na aktywne wyjście na 27, ale niestety to wyjście jest szybko skończone kombinacyjnym, taktycznym rozwiązaniem. Musicie bardzo uważać na zajmowanie klina, czyli właśnie piona 27 w momencie, kiedy jest dziura tutaj na polu 11, dlatego że bardzo łatwo wyrwać tego piona 22 i przeskoczyć go z 31 na 11 i to właśnie robi Natalia serią wymian. No i teraz pion mniej najprawdopodobniej po stronie czarnych będzie w tej partii. Dlaczego uczestnicy mają tak mało czasu? Tak robiliśmy rok temu i tak dodaliśmy, Karol, więcej względem zeszłego roku. Twoja symultana, wiem, że mieliście godzinę ze Zbyszkiem Paklezą, natomiast trwałaby 4 godziny, to trochę długo. Biorąc pod uwagę też, że mamy dużo młodych zawodników, no chcemy się w tych około 2 godzinach zamknąć. U mnie łapki się zacięły, bo niemożliwe, że 62 osoby oglądają, łapek tylko 28. Za apelem Andrzeja idziemy, te łapki zostawiamy, słuchajcie, a ja przeglądam tutaj dalej, co się dzieje na warcabnicach. Zobaczmy teraz partię Blue Spectral Knights, który gra kolorem czarnym, a białymi Natalia. Natalia, widać, że po kolei na każdej partii zaczynała innym posunięciem. Bardzo często symultaniści tak właśnie robią, że zaczynają na przykład od 31-26, potem 31-27 i kolejne ruchy na kolejnych warcabnicach, żeby trochę to wszystko rozróżnić. Tak na pewno takim systemem grał Ton Sabrands w momencie, kiedy bił swój rekord w grze na ślepo, symultanicznej. Przypominam wszystkim, że gra w warcaby na ślepo, warcaby stupolowe jest niesamowicie trudna, dlatego że przez pojedyncze kombinacje, gdzie całkowicie zmienia się geometria pozycji, to poukładać sobie w głowie, wyobrazić jest niesłychanym wyzwaniem. Natomiast na warcabnicy 64-polowej, gdzie mamy mniejszą warcabnicę i ta liczba pionów jest oczywiście mniejsza, zagrać partię na ślepo nie jest żadnym problemem dla większości zawodników. Można to zrobić nawet na kilku deskach naraz, właśnie nie mając bardzo wysokiej kategorii. Ale stupolówka to jest, słuchajcie, naprawdę, naprawdę hardcore. Kolejny raz widzimy, że Natalii udało się wyprowadzić piona 35 na 25, więc złapała tę aktywność. Często jest też tak, że zawodnicy, którzy są teoretycznie lepsi, próbując blefować albo też wykorzystać pewność siebie i niepewność siebie swojego przeciwnika, wychodzą, właśnie robią takie ruchy w stylu 35-30, bo wiedząc, że przeciwnik nie zagra 20-25, będą już mieli jakąś aktywność. A jeżeli przeciwnik im zejdzie 20-25, no to mają aktywną, ostrą pozycję, no i dzięki temu mogą szukać
Wygranej, bo oczywiście wygrać jest łatwiej w pozycji ostrej, pełnej napięcia, niż w takiej pozycji bezpłciowej. Tutaj wymianę taką robi Natalia. Okej, okay, całkiem ciekawie. No problemy teraz po biciu będą miały tutaj, słuchajcie, czarne z wyprowadzeniem tych pionów, więc Natalia raz, że rozwija się na prawym skrzydle, prawym, czyli krótkim, to dwa, przeszkadza przeciwnikowi z wyprowadzeniem tych pionów. Z tym 28 wysuniętym na połowę przeciwnika, bo to już jest szósty rząd dla czarnych, czyli pierwszy rząd za połową planszy, będzie na pewno ta gra ciekawa, a ten pion, no, może zostać stracony. Trzeba uważać na wszelkie możliwości ataku, czyli zagrożenie wykonania bicia tego piona. No i patrzymy, co się dzieje dalej. Kolejna partia, Marsek. Marsek też grał z nami rok temu. No tutaj pionek więcej po stronie Natalii. Jak to się wydarzyło? Tę partię Natalia też zaczęła 32-28. Dajcie mi znać w komentarzu, czy waszym zdaniem Natalia przegra jakąś partię w tym roku. Rok temu przegrała dwie. Przegrała ze swoim kolegą klubowym Piotrem Chmielem, przegrała również z wielokrotnym mistrzem Polski w Warcabach 64-polowych Mariuszem Szczepaniakiem. No i czy w tym roku się powtórzy? Zobaczymy. 32-28 zaczęła tę partię, wymiana po głównej, co już widzieliśmy, wyciąganie pionów od strony długiego skrzydła. No i co? Czyżby to jakieś przeoczenie ze strony czarnego? Czy czarny źle przeliczył kombinację? Bo słuchajcie, no w warcabach często mamy do czynienia z możliwością wielu wyborów bicia, tak? I w tym momencie biały może bić na dwa sposoby. Czarnemu chyba się wydawało, że po poddaniu 23-28 białe zbiją 33-22. Jeżeli tak by było, to by czarny wykonał potem bicie trzech pionów, zyskując dwa piony. Natomiast oczywiście mistrzyni świata takich błędów nie popełni i w tę stronę może pobić 1-1-1 i ma piona więcej. I ma piona więcej, więc chyba przeoczenie, myślał, że robi kombinację grający czarnymi Marsek, ale oddał tylko Natalii piona. No i jeszcze w dodatku teraz Natalia bardzo umacnia się w centrum, rozrywa pozycję przeciwnika. Zobaczcie, że teraz dużo pionów zostało po bokach warcabnicy na bandach, a u Natalii te piony stoją tworząc kolumny w centrum, więc ta pozycja jest bardzo silna dla Natalii. Ona się toczy bardzo szybko ta gra, no i myślę, że dosyć szybko ta partia się również zakończy. Marcin Wierzbowicz, wiele lat już niewidziany przeze mnie warcabista, mówi, że mają wystarczająco czasu przeciwnicy Natalii. Natalia ma mało na tylu deskach, to prawda, więc myślę, że spokojnie się wyrobią. Do fana klapeczek Kasi jeszcze nie doszliśmy, zaraz dojdziemy. Natalia nic nie przegra, mówi Karol. Aha, to fan klapeczek też mówił o tym, że nie przegra. Piotr mówi, że wygra wszystko. Ja myślę, że nie wygra wszystkiego. Krzyś Szydziu bardzo słusznie mówi, gramy dla Wośpu, nikt nie przegrywa, tutaj wygrywamy, robiąc dobre uczynki. Zdecydowanie zgadzam się z takim tokiem myślenia. Tutaj ciekawa pozycja powstała w partii Cyberwoman Paweł 89. Tutaj Natalia zaczęła debiutem Rosenburga, no i wymiana 18-23, też taka, która raczej nie prowadzi do aktywnych pozycji, tylko tak szuka uproszczeń. Tutaj kolejna wymiana 14-20, natomiast już po tych dwóch wymianach 6 tem więcej u czarnych. No jest taka pozycja, która może się umacniać w centrum. Natalia odbija dwa tempa, więc teraz 4 na plus dla czarnych. No i już z powrotem 6 dla czarnych. Tutaj Paweł musi bardzo uważać na współpracę kamieni 22-24, bo to są takie, które się łączy łatwo kombinacyjnie w jedną z drugą stronę. I kurczę, no dalej napiera na Natalię, wychodzi na 29. Zazwyczaj takie wymiany właśnie za połowę warcabnicy, no warto dobrze mieć je skalkulowane oczywiście, czy tego piona się nie straci, ale też często warto podociągać, powyprowadzać inne siły, rozwinąć do końca swoje wszystkie kolumny, bo przeciwko takiemu pionowi dosyć łatwo się gra. No i Natalia, widzicie, teraz czeka, no i tak naprawdę będzie chciała w jakieś sidła tutaj wpuścić swojego przeciwnika. Takie najprostsze to oczywiście zagrać 39-33 i tutaj zagrozić 35-30, wyrwać tego pionka, pobić 2-15. Gdzieś tutaj te groźby kombinacyjne cały czas będą. Tu nie wolno wychodzić 13-18, bo cały czas jest groźba 1-3, że się pobije na damkę. Tutaj cały czas uderzenie Filipa i podobne będą stały, więc nie będzie łatwo. Też mi się wydaje, że nie przegra żadnej partii, może być ewentualnie jeden lub dwa remisy. Okej, okay. Nie mam pojęcia, co robię. Zaraz zobaczymy, fan klapeczek, będziemy podpowiadać. Nie ma problemu. No i gram jak umiem, słuchajcie, jesteśmy przy tej partii, która jest rewanżem za zeszły rok. Mariusz Szczepania, który ograł Natalię rok temu.
Niewątpliwie Natalia teraz będzie próbowała wziąć rewanż na tej partii, szczególnie tak jak mówiliśmy w rozmowie przed symultaną, będzie się na tym niku skupiać. Tutaj rozpoczęła również Rosenburgiem, natomiast właśnie po 19-23 no nie wchodzi w ostre klinowe warianty 35-30, czyli ten debiut najbardziej aktywny, promowany przez Pita Rosenburga, mistrza świata z 52 i 54 roku, który pierwszy w historii warcabów zaczął grać właśnie tymi schematami aktywnymi, agresywnymi, klinowymi, bo bardzo ciekawe jest to, że przez pierwsze 50 lat, przez pierwszą połowę XX wieku praktycznie wszyscy w warcaby grali wymieniając do tyłu, tracąc tempa i szukając pozycji klasycznych, czyli tych obustronnych związań w centrum, gdzie wtedy mieć mniej temp to jest lepsza pozycja. A dopiero potem robiły się kolejne warianty, kolejne idee, kolejne plany gry tej naszej pięknej gry. 39-33, 14-19. No to dosyć aktywne zejście 20-25. Pytanie, czego tutaj Mariusz będzie szukał? Oczywiście nie wymienia pasywnie do tyłu 19-24. Robić takie wymiany do tyłu to najczęściej jest deklaracja właśnie takiej gry obronnej, gdzie nie będziemy starali się wygrać, a chcemy dążyć do upraszczania pionów, do rozmian, żeby tego materiału na desce było jak najmniej, sprowadzić szybko partię do końcówki, ale taka pasywna postawa zawsze, prawie zawsze zaowocuje tym, że oddamy centrum, oddamy te najważniejsze pola warcabnicy w środku, te strategiczne pola, no i wtedy partię łatwo przegrać, zwłaszcza z tymi doświadczonymi zawodnikami. Natomiast Mariusz nie wymienia, zostawia tego piona 25. To jest pion bandowy, stoi na skraju warcabnicy, tylko umiejętnie grając można przekuć takiego piona bandowego, słabego piona w piona, który ogranicza przestrzeń przeciwnikowi. I on koniec końców może być kiedyś dobry, no ale to już jest zrozumienie strategii warcabowej na pewno na wyższym poziomie. Tutaj poukładało się w ten sposób, że te piony 25-20 nie są słabe. Niewykluczone, że Natalia będzie też wychodziła do klina na 24. No i oczywiście, kiedy aktywność przeciwnika jest tutaj w tej części warcabnicy białych, no to trzeba szukać przestrzeni i zagrać właśnie coś w stylu 16-21. Próbować tutaj tej przestrzeni trochę złapać. No teraz nie wiem, czy to nie jest niedokładne ze strony Mariusza, dlatego że Natalia może wymienić do przodu, no i grozi tak zwanymi kleszczami, żeby tutaj ustawić cztery pionki w ten sposób i związać te piony przeciwnika. Myślę, że to będzie decyzja z Natalii strony oczywista. Przed tym zejściem 21-26 wydaje mi się, że tutaj na 11 powinien postawić dodatkowo piona Mariusz, żeby wtedy po ewentualnej wymianie 37-32 mieć rozmianę 22-27. A teraz to ryzyko związania jest bardzo duże, bo zobaczcie, tu nie ma piona, nie ma kolumny działającej tych trzech pionów. No i myślę, że przewagę pozycyjną może Natalia w tej partii osiągać. A my lecimy dalej. Po partii gramy jak umiem. Mamy wreszcie fana klapeczek Kasi. Czy zdążyliśmy? Chyba nie zdążyliśmy uchronić fana klapeczek Kasi przed stratą w materiale, więc kurczę, no szkoda, ale popatrzymy, przeanalizujemy. Marcin Wierzbowicz dodaje jeszcze raz, kiedyś z Damianem grałem na którymś turnieju w Ziemi Zakrzeńskiej, przegrałem, tak, graliśmy kiedyś, faktycznie pamiętam tę partię. Patryka, siemaneczko, później grałem z kolegą Damianem Mateuszem Wachem i odbiłem sobie dwa punkty. No to był czas, kiedy Mateusz, niewykluczone, że był nawet lepszy ode mnie, więc gratulacje wtedy za tę partię. Ograć Mateusza nie było łatwo. Mateusz właśnie jako chyba pierwszy w ogóle z całej młodzieży polskiej zaczął grać bardzo aktywnie, zaczął grać te klinowe, trudne pozycje, no i świetnie mu to wychodziło, tak? To było z 15 lat temu. Czy są teraz jakieś turnieje stacjonarne? Dokładnie za tydzień zaczynają się półfinały Mistrzostw Polski, słuchajcie, w Sępólnie Krajeńskim. Tutaj już Ewa K., nasz nowy subskrybent, zadeklarowała nam, że dołącza do tego turnieju razem z Janem Rosińskim, swoim partnerem, który tutaj też w tym turnieju symultanicznym, który transmitujemy sobie, gra. Więc są turnieje stacjonarne, można w nich grać, można próbować swoich sił. Zapraszam, zachęcam Was do tego bardzo. Próbujcie, mam nadzieję, że spodobają Wam się te klimaty warcabowe, zostaniecie na dłużej, zagracie więcej niż jednym turnieju, no i ta przygoda z warcabami się rozpocznie na poważnie. Mike 777, czyli ten, którego chcieliśmy wyrzucić, tutaj widzę, że już dwa piony straty, w tej pozycji fana klepeczek Kasi, my nie spojrzeliśmy, jak te pionki stracił, że było tam około 15 ruchów, to zobaczymy. No tutaj Natalia zaczęła ruchem Antonenki 35-30. Najbardziej aktywne wyjście. No i fan klapeczek Kasin. Uważaj z takimi wyjściami na dzień dobry, na 29. Dociągaj wszystkie piony. Tutaj możesz zrobić wymianę 14-19 w drugim ruchu, albo powyciągać tutaj. Piony trzymajmy w zwarciu razem, bo teraz zobaczcie, jak robicie taki ruch, to tak jakbyście...
To tak jakbyście jednym żołnierzem chcieli zwojować całą armię, tak? Dochodzi do wymiany, no i zobaczcie, że ten jeden jest bardzo oderwany od reszty. A tutaj przy sobie pionki mogą go po prostu atakować, próbować go zabrać, pobić w jedną, w drugą stronę. I takie piony w praktyce jest bardzo łatwo wykorzystać do albo zdobycia przewagi pozycyjnej, albo materialnej, czyli po prostu go zdobyć, albo zrobić z wykorzystaniem jego jakąś kombinację. Teraz Natalia takim ruchem 32-28 go izoluje. I zobaczcie, kolejną wymianę robi fan klapeczek Kasi i Natalia ustawia tutaj kolumnę. I jest zagrożenie 28-22, że za jednego pobije dwa. Nie wpada na to jeszcze fan klapeczek Kasi, ale robiąc taką wymianę odciąga piona, który był tutaj do obrony. Tego, 29. I teraz Natalia ma jeszcze łatwiejszą formę właśnie ataku, tutaj 39-34. No i co? I wzięła sobie tego po prostu pionka. Poszedł daleko i został stracony. Jeden pionek nigdy całej armii nie zwojuje. W warcabach to bardzo istotne. No i teraz już bezpieczna przewaga piona. No i tutaj partia się potoczyła dalej i znów fan klapaczek Kasi wyrywa się daleko tym pionkiem. A zobacz, ile tutaj tych pionów z tyłu. Nie ma czegoś takiego w warcabach, że nie wolno ruszać pionów z pierwszej linii. Można, nawet trzeba je umiejętnie wprowadzić do gry, bo to jest element waszej armii, który wam pomoże w budowaniu tych silnych struktur. Piony muszą być zwarte blisko siebie. Takiego piątego, który jest na skraju, czy takiego pierwszego, koniecznie trzeba wprowadzić do gry, jak zaczynacie swoją przygodę z warcabami. Te piony 2, 3, 4, no tutaj bywa jeszcze inaczej, tak? W określonych pozycjach je wprowadzamy, w określonych nie. Czasami trzeba trójką ruszyć, czasami czwórką, dwójką. Natomiast najczęściej tą trójkę trzeba zostawić jak najdłużej w partii. To jest tak zwany złoty pion. Ale te resztę trzeba przesunąć, trzymać piony w zwarciu, no i wtedy mieć nadzieję, że trochę te formacje lepsze pobudujemy, no i damy radę grać na równi z nawet silniejszymi przeciwnikami. Tu poszła ta wymiana, no i za chwilę pewnie jakieś kolejne piony są bardzo narażone. No tutaj wiecie, teraz nie może pójść akurat atak, dlatego że mądrze zagrał fan klapeczek Kasi 17-21. To jest ruch, który zostawia dwie pułapki na Natalię, słuchajcie, bo po pierwsze Natalia nie może zajść tutaj 31-26. Zawsze trzeba uważać na atakowanie pionów, a w tym wypadku białe atakują aż dwa piony. I przez to, że znamy kolejny ruch białych, podsunąłby się tutaj 29-33 czarny. No i biały musiałby pobić tutaj dwa, a nie po tym jak czarny zagra tutaj albo jednego tutaj, albo jednego tutaj. I kiedy białe by pobiły dwa piony i stanęły na ósemce, to czarny stąd z 33 pobije 2-35. Czyli jest 2-2, ale ten pion biały z ósemki ginie. Ten pion biały z ósemki ginie. No i wtedy wyrównałby się stan materialny na warcabnicy. Natomiast Natalia najprawdopodobniej na tak prostą pułapkę nie wpadnie. Druga opcja jest taka, że gdyby teraz białe próbowały zaatakować teraz tego piona 29 i go pobić, to też znając kolejny ruch przeciwnika, czarny by sobie zszedł tutaj 21-26. Białe biją na 23 i wtedy czarne raz, dwa i trzy. Kasują trzy białe piony. I miałyby nawet piona więcej. Natomiast Natalia co robi? Czeka. Po prostu w warcabach czasami warto być naprawdę cierpliwym. Panie, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. No zdecydowanie tak. Co tu jeszcze ciekawego piszecie? Czy w turnieju wszyscy mogą występować, czy muszą mieć kategorię? Mogą wszyscy. Prosta komba, dwa posunięcia, trzy za trzy na damkę, ale z większością bicia. Czyli Marcin, przypominasz to, co zrobiłeś Wachowi. No to umiejętnie zrobić kombinację też nie jest łatwo. Czy mamy kluby warcabowe? Oczywiście, że mamy. Jeden z nich to UKS Roszada Lipno, już wspominany dzisiaj przeze mnie. Na chwilę obecną w Polsce zarejestrowanych jest bodajże 86 klubów, więc geograficznie praktycznie w całej Polsce można znaleźć coś dla siebie, moi drodzy, więc jeżeli macie ochotę dołączyć, to jak najbardziej zapraszamy. Dobry ruch ze strony fana klapeczek Kasi, bo ciągle te same pułapki działają. Nie można atakować ani 39-34, ani 31-26. Fan klapeczek Kasi, jak ci Natalia zaatakuje 31-26, to wchodzisz na większość 29-33, odbijasz piona. Mała szansa, że to się wydarzy, ale Anusz się zawinie. Serdeczne pozdrowienia od Wiktorka, wiernego kibica Natalki. Oczywiście Wiktorek, pozdrawiamy. Natalia na pewno też Cię pozdrawia. Skupiona teraz na warcabnicy, wyciszona. Widzimy ją, tylko nie słyszymy, ale pozdrowienia, pozdrowienia wielkie. Najbardziej tytułowany klub w Polsce. Niewykluczone, że tak jest. Takich statystyk nie widziałem, nie prowadzę. Natomiast, no, ciekawe. Wiele też jest kryteriów, słuchajcie.
mówienia o najbardziej utytułowanych klubach w Polsce. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę drużynowe tytuły Mistrza Polski, to chyba cały czas Lokator Gniezno niezmiennie tam goni Admirał PCMS Szczecin. Natomiast tych kryteriów na pewno jest dużo, bo możemy wziąć pod uwagę medale czy seniorskie, czy chociażby juniorskie, których na pewno Roszada zdobywa niesamowicie dużo na arenie Warszawy w 64 i 100 polowych. Teraz tak podglądam szybko partię Fana Klapeczek Kasi jeszcze na chwilę, bo Natalia zagrała 46-41. Gdyby teraz udało się jakoś na wolne tempo wejść 26, to jest opcja zbicia dwóch pionów na damkę, natomiast nie ma żadnej kombinacji, bo za ani tutaj, a nie, słuchajcie, jest. Fan Klapeczek Kasi, jeżeli chcesz zrobić damkę, nie zrobisz, przepraszam. Myślałem, że możesz wpuścić Natalkę na damkę, ale nie możesz. Gdyby jakoś zrobić tempo, żeby właśnie móc tutaj zajść, pobić te dwa piony na damkę, a nuż coś by się dało osiągnąć, ale nie ma takiej możliwości. Natalia to przeliczyła dobrze. Jedziemy dalej. U Majka byliśmy? Byliśmy chyba już, tak? Czy nie? Nie skończyliśmy. 34-29. Jak tu poszło do straty pionów? Okej, tutaj się wszystko broni. Oj. Mówiłem wam wcześniej, ta współpraca pionów 22-24, no bardzo trzeba na nią uważać, bo zobaczcie, tutaj jest jedna kolumna, 44-39-33, a tutaj druga kolumna, 42-38-33. No i teraz, kiedy macie te dwa piony, 22-24, to zobaczcie, jak łatwo w jedną albo w drugą stronę można poddać, wykorzystując te dwie kolumny, pobić w drugim kierunku. No i teraz, gdyby Natalia poddała 33-29, to za jednego by pobiła dwa. Ale po tym, co teraz Mike zagrał, to otworzył Natalce autostradę. Zagrał 6-11, no i Natalia poddaje właśnie, wykorzystując współpracę tych pionów jednego i teraz wykorzystała te kolumny 44, 39, 33 i jazda na pole 6. I dwa pionki więcej już zrobione. Tutaj jeszcze, o, kolejna sprawa. Natalia grozi czarnemu, że zaatakuje na 26 i pobije tego piona. No i naturalnie pionek 1 powinien przyjść jakoś w kierunku bardziej obrony, albo ten pion po prostu, żeby był bezpieczny, zejść na 26. Nie wiem, czy nie będę zaraz kichał, przepraszam. Na pomyślność. Albo tak się kicha, wiecie na co. Albo zejść tutaj 21-26 i ten pion nie zostałby stracony. Natomiast kiedy zszedł przeciwnik Natalii 1-6, to ten pion 21 przestał być broniony. Zejście teraz 21-26, wywarcie presji, że tego piona się pobije. On ucieka tutaj na 27 i zobaczcie, ile teraz pionów ma Natalia, żeby właśnie zaatakować i wziąć tego klina. Bo tutaj dwa piony w obronie bardzo daleko. No i trzeci pionek po stronie Natalii. Też ta partia raczej szybko się rozstrzygnie. Dziękuję Piotr za życzenia na zdrowie. Admirał Szczecin lub Lokator Gniezno, czyli mówisz w kwestii najbardziej utytułowanego klubu w Polsce. No też bym tak obstawiał, jeżeli chodzi o drużynówki na pewno. Wydaje mi się, że cały czas Lokator. Kicha się na łapki w górę. Słuchajcie, właśnie, zróbmy sobie tę przerwę na kichnięcie i zostawmy oczywiście łapy w górę, wbijamy suby. Jak tam stoimy z tymi subami? Słuchajcie, czy mamy już rekord wszechczasów kanału pobity? Mamy i to rewelacyjne, słuchajcie, 7637, tak dużo nie było nigdy, słuchajcie, prawie rok po meczu zajęło dobić do tego momentu, kiedy te wszystkie suby po giveawayach odchodziły, teraz mamy rekord, bardzo motywujący moment, dziękuję wam wszystkim za to, że cały czas trwacie, te już ponad 2 lata, już nam bije trzeci rok kanału Warcaby, super będzie, że w tym roku możemy, powiem jeszcze raz wszystkim, zrobić pierwsze oficjalne mistrzostwa kanału Warcaby, które odbędą się w apartamencie za miliony złotych na Złotej 44 w Warszawie, na bardzo wysokim piętrze, nad mieszkaniem Lewego, co bardzo ważne, bo Lewy tam też mieszkanie ma kupione, dokładnie 2 piętra nad nim. Kto wie, na którym piętrze Lewy ma mieszkanie, to może domyślić się, na którym piętrze będziemy grali. W najbliższych tygodniach będę ogłaszał listę, ile osób zagra, jak można się dostać, będą różne konkursy, zadania, turnieje i każdy, kto do tego turnieju się dostanie, będzie brał udział w mistrzostwach offline, na żywo, będzie deska z transmisją, będzie live, potem będzie mała integracja w tym apartamencie, więc na pewno super wydarzenie, no i każdy, kto się dostanie do tego finału, będzie nagrodzony, mam nadzieję, że to będą fajne nagrody, to wszystko, o tym wszystkim będę was informował, słuchajcie, moi drodzy, na bieżąco. UKS Roszada Lipno jest najbardziej utytułowanym klubem w powiecie, a w powiecie to trochę zmienia, bo PL było dosyć dużo. W ciągu 20 lat zawodnicy, obecnie około 150 we wszystkich kategoriach wiekowych, trochę tam składni im brakuje, a zdobyli, okej, bo to druga część.
Zdobyli 25 medali Mistrzostw Świata, 11 medali Mistrzostw Europy i 724 medale Mistrzostw Polski w Warcabach. Fenomenalne liczby. Naprawdę to imponujące. Czy mam już jakiś pomysł na 10 kasubów? No powiem Wam, że mam różne pomysły na specjale i te, które będę chciał realizować, około warcabowe również. Wbijajcie, się przekonacie. Mam nadzieję, że będziemy śmiało, razem wspólnie kolejne te cele realizowali. Czy w tym powiecie są jeszcze jakieś inne kluby? Generalnie no w powiecie, no właśnie to jest Lipno, czy to jest Leszno powiat? Chyba Leszno, nie? W ogóle wiecie, jaki jest kod pocztowy Leszna? Najbardziej warcabowy w Polsce? 64-100, jak się dowiedziałem. Byłem pod wrażeniem. No dobra, partia Anieli, słuchajcie. Wydaje mi się, że Aniela też grała rok temu. Jeżeli jest tutaj jakiś opiekun Anieli, no to śmiało dawajcie znać. Leszno powiat, okej. Okay. Czy tacy warcabiści jak ja mają szansę na turniej kanału? W sensie, żeby dostać się do mistrzostw? Każdy ma szansę, słuchajcie. Każdy, kto subskrybuje kanał Warcaby, będzie mógł zagrać w tym turnieju na Złotej 44. Absolutnie każdy. Będą przeróżne sposoby, żeby się tam dostać i co ważne, to będzie turniej handicapowy, więc osoba nawet z rankingiem początkującym będzie mogła ograć Mistrza Polski Karola Cichockiego, jeżeli się dostanie do tego turnieju, dlatego że będzie miał na przykład więcej pionków, więcej czasu, przeróżne handicapy będziemy ustalali wspólnie, żeby każdy miał szansę ten turniej wygrać i każda z tych partii będzie, słuchajcie, transmitowana realnie, oddając szansę, możliwość gry, więc będzie naprawdę działo się, naprawdę działo. Łukasz Oktaba też ma szansę, zdecydowanie. Tak. Znać kod pocztowy Leszna, szacun Damian. Tadeusz, no ten kod pocztowy zapamiętać jest wyjątkowo wybornie łatwo, to prawda. Jedyny kod pocztowy warcabowy 6400, zgadza się. Marcinio, 35300 byłby ciekawy. Bardzo prawdopodobne, że taki kod pocztowy jest. Ten dla akurat Iwana by był naprawdę interesujący. Lipno to powiat leszczyński, czyli od Leszna, czyli 6400. No dobra. No to w takim razie możemy całe Leszno porównywać. No i tam mamy między innymi klub oczywiście żużlowy, więc słuchajcie, ciekawie, sporo się tam dzieje. Siemka, Damian, Natalia i czaty. Siemaneczko, witam was wszystkich, 63 osoby, bardzo miło mi was widzieć. Jeszcze raz przypominam, po tym organizacyjnym i odpoczynkowym styczniu, no, meldujemy się z live'em. Dzisiaj symultana na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którą gramy drugi rok z rzędu. Pierwszy raz przed meczem Natalii Mistrzostwa Świata w zeszłym roku. W tym roku po raz kolejny będziemy grali rokrocznie. A w tej partii Natalii przeciwko Anieli kolejny raz widzimy, że po ruchu 35-30 przeciwnik nie schodzi na 25, a zagrywa 10-14, no i Natalia wykorzystuje to schodząc na 25. Natomiast jak widzieliśmy, tutaj w tej partii materiału jest porówno. Tutaj bardzo rozsądnie, zobaczcie, gra czarnymi Aniela, rozwinęła się z jednej strony na skrzydle, teraz wychodzi drugimi pionkami, Natalia wychodzi 32-28, no i taka wymiana jest przede wszystkim po to, żeby widać tutaj wywierać presję na pionka 24. A propos tego wywierania presji, to wrzuciłem niedawno na kanał analizę mojej partii ze zgrupowania kadry słabowidzących i niewidomych, jak grałem z mistrzem Polski tego stowarzyszenia Tomkiem Kuzielem, no i właśnie zaczęło się od tego, że wywarłem presję na to pole, on zszedł na bandę, a potem bardzo fajnie pozycyjnie tę partię wygrałem. Bardzo edukacyjna partia. Nie zawsze jesteśmy w stanie bardzo dużo się nauczyć, kiedy gra dwóch arcymistrzów ze sobą, bo oni z jednej i z drugiej strony grają silnie, a my przecież chcemy ogrywać słabszych zawodników, tak? No i teraz widzicie, jak właśnie Natalia mogłaby wywierać presję tutaj na pole 29, ale nie decyduje się na to, bo by było bicie zostawione przez czarnego na przykład i potem wymiana 2 za 2. Drugiego piona dałyby czarne, wzięły 2. Dlatego tutaj ta konstrukcja tych kolumn jest istotna. Natalia czeka, no i w tym momencie, kiedy czarne popsuły sobie te kolumny 10, 14, 19, ten atak 34, 29 już działa i Natalia go robi, no i czekamy na decyzję Anieli. No, trzeba będzie uciekać tym pionkiem, słuchajcie, tutaj na 35, na bandę, będzie to raczej słaby pionek, no i Natalia będzie powoli zaciśniała te kleszcze, można powiedzieć, sidła na swojej przeciwniczce. No i jesteśmy w partii szydzia. No i co tu się dzieje? Pionek więcej po stronie Natalii, no i drugi za chwilę też będzie stracony. Zaraz zobaczymy jak, co tam ciekawego na czacie.
by się zgadzało, bo w tym powiecie mistrzowie w 64 i stupolowe, zdecydowanie. Ania Dobrowolska, witam, dopiero od grudnia dowiedziałem się o tym kanale, jestem zachwycona. Bardzo mi miło widzieć takie komentarze, dziękuję Ci bardzo, Aniu. Serce goreje i mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej i zapraszam do nadrabiania w takim razie treści wcześniejszych, które się tutaj publikowały. Można zrobić, na turnieju w Warszawie grały dzieci, a opiekunowie byli aktywni tylko na integracji. Jeżeli na przykład syn się dostanie, to czemu nie? Czemu nie? Czy mamy kogoś z tytułem warcabowym w symultanie? Mamy, oczywiście. Znaczy z kategoriami, w sensie tak, bo z tytułem chyba nie. Natomiast z tytułem szachowym przede wszystkim pamiętajcie o tym, że gra tutaj Wasilij Iwańczuk, czyli prawie mistrz świata z przełomu wieku. Prawie mistrz świata, jedna z najbardziej rozpoznawalnych person w świecie szachowym. Wasilij Iwańczuk zaszczycił nas swoją obecnością, regularnie grający w Warcaby, wybitny arcymistrz szachowy z Ukrainy. Tutaj partia Natalii z szyciem zaczęła się w ten sposób. Tutaj dosyć pasywna wymiana, jeżeli chodzi o szydzia 19-23. Natalia sama czarnymi w tym debiucie gra 17-22 i wymienia na 22. Może jakoś w ten sposób bym tutaj sugerował szydziowi kontynuować. No dobra, po wymianach centralizacja pionów. Bierzcie z tego przykład. Wyciągamy czwórkę, nie musimy jej trzymać. Fan klapeczek Kasi, to mówię do ciebie. Potem pochwaliłem za szybko trochę szydzia. Teraz 19-24 to nie jest niby zły ruch, słuchajcie, bo to jest zajęcie pola 24, które jest dosyć kluczowe. Ale tutaj dużo pionków po prawej stronie już nie mamy i teraz robić tutaj kolejne dziury. No zanim bym się zdecydował na taki ruch, to pewnie bym raczej próbował czy dosunąć 5-10, czy może właśnie już się wyciągać ze strony drugiego skrzydła, bo ten 19-24 tak różnie po nim może być. A teraz jeszcze bardziej rozrzuca na boki sobie pozycję szydziu. No w tej pozycji to na pewno 12-18, a nie 13-18. Nie blokujmy drogi tej jedynce, która jest słaba. Ją sobie wyciągnijmy. 12-7-1 w ten sposób. Oj, agresywnie. No i znowu oderwany pionek, oderwany od całości. Pionki tutaj nie zbierane razem, 16-21. No i koniec końców, widzicie. To jest na zasadzie tak zwanej kombinacji nienatychmiastowej, bo teraz Natalia gra 41-37, buduje tutaj kolumnę trzech pionów i nie ma obrony przed tym, że odda 28-22 i za jednego piona zgarnie dwa. No i jest pionek więcej. Potem znów widzimy tutaj u szydzia dosyć... O, kolejne wyjście agresywne za daleko. Tutaj nie ma pionów, które pomogą temu jednemu. Nie można iść jednym żołnierzem przeciwko armii, drugi stracony. No i za chwilę pewnie kolejne piony się posypią. No i ta partia realnie pewnie dosyć szybko też się zakończy. Wiktoria Bednarek. Tutaj mamy jednego piona więcej po stronie Natalii. Wiktoria, słuchajcie, to jest zawodniczka bardzo młoda, bo ona chyba jeszcze nawet 7 lat nie skończyła. No i dzielnie się tutaj trzyma z mistrzynią świata. Jest wymiana. Tutaj ładnie wyciąga sobie piony Wiktoria, jak na swój wiek. No tutaj zamiast czwórki można pomyśleć nad ruszeniem piątki, żeby było trochę aktywniej, bo ten pionek z piątki jest trochę słabszy. Tutaj wymiana, no dobra, tutaj też zamiast 13-19, bo 13 pionek stoi w środku warcownicy, nie ma co go ruszać, a tutaj możemy pięknie wyciągać sobie 3 piony ze strony piątki, tutaj 3 piony ze strony jedynki i centralizować pozycję, zamiast ją tak rozszarpywać. Tutaj to są ruchy na bandę, no ale oczywiście nie oczekujemy od 7-latki, że będzie grała bardzo dobrze pozycyjnie, bo jest to bardzo trudna sprawa. Znowu problem oderwanego pionka, no i ten pionek pewnie będzie zabrany. Natalia go nie zabiera w pierwszej kolejności, ale chwilę później już tak. No i pionek więcej, całe centrum po stronie białych. No i ta pozycja pewnie przez Natalię też będzie spokojnie do wygranej doprowadzona. U nas dzieci grają, a rodzice się integrują. To też jest naprawdę dobry model. Słuchajcie, to też jest bardzo fajne generalnie. Jeżeli chodzi o grę po stronie dzieci, a integrację rodziców. Fajnie, kiedy rodzice się lubią, przyjeżdżą na turnieje, spędzają razem czas. No bo to też sprawia, że taka, słuchajcie, więź się tworzy między ludźmi, że naprawdę jest fajna atmosfera na tych turniejach. I że rodzice po prostu lubią z dziećmi pojechać, nie ma problemu dla nich, po pierwsze, że na przykład zużywają swój urlop na to, żeby rozwijały dzieci się sportowo, umysłowo, no i realizowały oczywiście swoje jakieś tam cele, trofea zdobywały i tak dalej, a z drugiej strony mogą miło spędzić czas z innymi rodzicami, to naprawdę zawsze działało, to zawsze zdawało egzamin i świetnie wpływało na popularyzację całych warcabów. Popieram komentarz Krzyś Szydziu, nie wiem tylko, który, o tej integracji rodziców. Barman mówicie, Wojtku, jak dzieci grają, a rodzice się integrują, to mam pytanko, kto ma więcej z tej imprezy radości? Krzysiu mówi teraz Barman, pewnie tak.
No sam nie wiem, kto ma więcej radości. Jest pełno wyjazdów, spotkań, wspólnego działania w klubie. Polecam. Zdecydowanie też polecam. Rozumiem, że Jakuba zgłaszasz. Chyba ty. Barman po towar schodzi. Już widzę, wszystko macie ustalone, to już tutaj nie trzeba nic więcej dodawać. A tymczasem partia utytułowanego szachisty, bo chyba Michał ma kandydata szachowego. No i słuchajcie, no, zużył trochę czasu, bo zużył ponad połowę dostępnego czasu na tę partię. Natalia swoim ważnym debiutem 34-29, Michał odpowiada 19-23, więc wariant debiutu Fawra. Tutaj się decyduje na niestandardowy ruch 20-24, tutaj częściej się gra 5-10. Natalia, wiecie też, z warcabistą tutaj Natalia najczęściej wymieni od razu może 32-28. Natomiast wtedy by pewnie szukał uproszczenia Michał, wymienił od razu 18-23, 2-2. Teraz Natalia zagrywa 50-45. Jest taka wymiana, która no prawie zawsze sprowadzi czarnego na pole bandowe, bo albo pobije od razu, albo pobije 15-24 i wtedy wymianą 2-2 Natalia może sprowadzić tego czarnego piona na pole 25. Po zejściu tutaj 14-25 Natalia bierze centrum, Michał się tutaj umacnia raczej znowu w kierunku bandy. No i wiecie, czasem mamy do czynienia z okrążeniem, kiedy przeciwnik faktycznie zajmuje bandy i zabiera tę przestrzeń białym z środka warcabnicy. Natomiast kiedy to są ruchy raz na bandę, raz do środka, to to okrążenie nie jest i to jest raczej tworzenie pasywnej pozycji. Tutaj Michał długo dobrze grał, że nie schodził na 26, ten pionek jest aktywniejszy na tym polu, tutaj trochę przeszkadza, na 26 aktywny już nie jest. No i poszły wymiany, słuchajcie, jedna wymiana jest tutaj do przodu realizowana, a druga jest do tyłu i to jest trochę pasywne, zobaczcie, tutaj nie ma żadnych pól pozajmowanych, a Natalia tę całą przestrzeń może śmiało próbować zagospodarować swoimi pionami. Tutaj z tej strony się od razu rozwija, zajmuje pole 29, no i zdecydowanie lepiej w centrum stoi. Teraz jeszcze wykorzystując brak tempa, bo gdyby czarny doprowadził pionka na 20, to nie można by było tak wychodzić, bo jest wtedy 1-2, ale kiedy nie ma pionka czarnego tutaj na 20, to Natalia się po prostu aktywizuje z tym 35, wyciąga go dalej do gry, no i ma zdecydowanie fajniejszą centralną pozycję, a ale tutaj żadnych rozwiązań taktycznych, kombinacyjnych nie było. Michał na razie bardzo dobrze gra. Pozdrowienia z Brazylii. Damas, Kapi, Szaba, jakkolwiek to przeczytać. Greetings from Poland to Brazil. No to fajnie, że wszystko jest ustalone. Najgorzej, jak Damian się nie zakwalifikuje do turnieju beze mnie. No, lipa będzie, słuchajcie. Mam nadzieję, że zostawicie mi tam jeszcze miejsce, żebym sobie zagrał, bo zagram. Grać nie będę, ale chciałbym chociaż przypilnować, popatrzeć. No i pokomentować, żeby na kanale działo się sporo z tym turniejem związanego. 12-18. W checkersach amerykańskich taka wymiana by działała, dlatego że białe by pobiły i nie mogłyby bić drugiego, a teraz Natalia po prostu zgarnie dwa piony. Tu już miała piona więcej, zobaczmy. A tu poszła jakaś kombinacja domkowa. Natalia też tutaj zaczęła 35-30 debiutem Iwana Antonenki. Kategorycznie tak nie wolno grać, słuchajcie. Kiedy na 25 tutaj na bandzie stoi pionek, to zobaczcie, że to jest taka ala siatka matowa. Bicie dwóch pionów na damkę. I kiedy zagracie w ten sposób 5-10, to zobaczcie, tylko prosicie się o to, że ta 14 zostanie wyrwana i cyk, dwa pobijemy. Ja wiem, ja wam mówię często, ta piątka jest najsłabsza, trzeba wyciągnąć do gry. Ale nie zawsze. No wtedy, kiedy jest tutaj dużo pionków, stoją te bandowe, no to nie wolno. Tutaj bardzo łatwo tę damkę zrobić białymi. Trzeba na to bardzo uważać, słuchajcie. A nawet jeżeli nie wpadniecie na kombinację i przeciwnik jej nie zrobi, to czasami macie problem z wyciągnięciem tych pionów przez całą partię. To jest pozycja już przegrana. Natalia jeszcze teraz robi kombinację, bo nie ma ruchu, słuchajcie, teraz czarny. Zobaczcie, do czego doszło. Jest porówno i nie ma czarny ruchu. Tu oddaje pionki, tu oddaje pionki, tu oddaje pionki. Tu i tu wpada na prostą kombinację, tak? Tu zaraz zobaczycie. Po tym tutaj poddajemy 1-3, a po tym tutaj poddajemy 1-2. Nie mają już przestrzeni, nie mają wolnego miejsca do gry czarne w tej partii. A po 13-18 no robi się znowu taka ala siatka matowa, siatka kombinacyjna. Białe oddają jednego piona, drugiego i biorą 3 na damkę. Teraz mogą skasować tę damkę czarne grając 20-24. Tutaj Natalia też od razu groziła, że zagra tą damką, podda pod 19, wyrwie tego piona z pola 14 i postawi damkę, ale czarne damkę złapały. Natomiast ciągle jest to bardzo trudna pozycja, no i teraz jeszcze mamy do czynienia z tym poddaniem dwóch kamieni, no i Natalia ma już 3 więcej i to pewnie spokojnie idzie w stronę zwycięstwa. Dama z Kapiszaba, kocham Natalię, po polsku, pięknie.
Cała Polska kocha Natalię. Natalia dostarcza nam mnóstwo warcabowych emocji. Pamiętacie chociażby te momenty transmisji, kiedy krzyczałem, kiedy mogła robić kombinację z Tamarą Tansy-Kurzyną, nie robiła. Przemek Maślona, Lux Wronki. Potem ten materiał zamieszczał na Facebooku, na YouTubie. Możecie tam sobie zobaczyć. Sorry, aż głos troszkę straciłem. Generalnie zachęcam Was do śledzenia. Dobry wieczór, 55 zł. Słuchajcie, czat, ogromne serduszka. Dziękuję bardzo za donata w tej ogromnej wysokości 55 zł. Dziękuję serdecznie za to wsparcie od D, anonimowego D. Zachęcam Was bardzo serdecznie do śledzenia wszystkich warcabowych przestrzeni w social mediach, oczywiście kanałów YouTube'owych, kanałów fanpage'ów czy innych sociali, na Instagramie, oczywiście Natalii na przykład Insta, czy na TikToku, no i oczywiście również partnerów aplikacji Chess and Checkers Games, którzy zatrudniają Natalię, są teraz aktywni razem z Natalią w sieci, więc śledźcie, bo dużo materiałów z nauki gry, różnych filmów z nauką jest i będą dostępnych, co nieco o tym wiem, słuchajcie, zaufajcie, śledźcie, bo naprawdę jest co. I tych różnych treści warcabowych, które też będą mogły raz, że warcabami zachęcić, a dwa nauczyć grać, bo ta edukacja, no nie oszukujmy się, jest bardzo ważna. Zależy mi bardzo na tym, żebyście wy, moi drodzy widzowie, też coraz lepiej w warcaby grali, żebyśmy tracili z wami punkty, żebyśmy mieli problemy, bo coraz lepiej będziecie tę warcabową grę rozumieć. Wtedy warcaby globalnie w Polsce będą podnosiły swój poziom, no i jest szansa na to, że będziemy coraz bardziej znaczącym krajem na arenie międzynarodowej. Moi drodzy, co tu się dzieje w partii Rado kontra Cyberwoman? Tutaj też, słuchajcie, około 10-latek mierzący się z Natalią i w pionach porówno. Zaczęło się debiutem Rosenburga, no i tutaj Natalia już wyszła tym klinowym pionem 35, więc aktywnie szuka agresji, szuka napięcia. No po takiej wymianie 2 za 2 zostaje pion czarny na bandzie na 25, więc może zamiast tego nie ma co się spieszyć tym ruchem 17-22, może jakoś zagrać 14-20 albo 14-19, już nawet dać wejść na klina białym, albo 17-21. Takie ruchy są lepsze. Ten 17-22 właśnie daje możliwość uprościć i trochę inicjatywę mieć dla białym z wykorzystaniem tego piona. No i teraz pamiętacie, jak mówiłem o współpracy pionów 22 i 24. I tak samo bardzo trzeba uważać na współpracę takich pionów 23-25, bo teraz znów Natalii dwie kolumny, które ona szybko dostawiła tym ruchem, zobaczcie, 44-40 i tutaj kolumna od 45 do 34 i druga kolumna 43-34 grożą oddaniem 1 za 2, robieniem jakichś kombinacji. No i trzeba się pilnować na wszystkie uderzenia Filipa, na uderzenia Rykoszet. O tych wszystkich uderzeniach oczywiście mówię w tej nowej serii przygotowanej z myślą o szachistach. No i co? Natalia w końcu robi to 2 za 2, chcąc przede wszystkim korzystać pozycyjnie, bo tutaj to było uproszczenie, wymiana. Natalia teraz bierze przeciwnika w kleszcze, takie coś, formacja czterech pionów wiążąca przeciwnika, bo te kleszcze, zobaczcie, jak ograniczają teraz czarne. Nie można zagrać ani tu, ani tu, dlatego że traci się piony, no ale czarne mają bardzo fajną kolumnę teraz, 10, 14, 19, no i walczą o centrum, wymieniają, no i ta pozycja z kleszczy przeszła do związania półrogatką. Taka kolumna tutaj trzymająca te piony przeciwnika nazywa się półrogatką. O tym też dużo uczę w różnych filmach z edukacji warcabowej. 19-24, no chyba za szybko, może lepiej walczyć jednego topole 23. To 19-24 może narobić czarnemu problemów, no ale i tak tutaj Rado bardzo ładnie sobie w tej partii radzi. Jesteśmy już blisko końca przejrzenia tych wszystkich partii, tej pierwszej rundy. Został nam Astrid. Astrid ma dwa pionki mniej. Trochę zajmuje, słuchajcie, przejrzeć 17 partii, bo już 50 minut toczy się ta nasza symultana. No tutaj znowu mamy Rosenburga. Tu idzie spokojnie. Tutaj Astrid 12-17. No i Natalia zamyka skrzydło, tak? Nie można tymi pionami teraz grać. Zamiast tego może lepiej zejść sobie tutaj 21-26. No i mieć tę przestrzeń do zagrywania tymi wszystkimi pionami, bo tutaj mogą być problemy. No i Natalia znowu, zobaczcie, robi kleszcze, tylko w innym miejscu warcabnicy. I tu jeszcze grozi wyrwaniem tego piona 19, że pobije jakoś. Tutaj inna pętla, że jakoś tak, może za chwilę będzie w stanie oddać, jakoś tak będzie biła. Te kleszcze w warcabach potrafią być bardzo, bardzo groźne.
Tutaj Astrid się w miarę dobrze wydostaje z tej pułapki, natomiast teraz Natalia dostawiając 36-31, bo zobaczcie, tu była możliwość wyjść cały czas, 17-22 z tego tak zwanego związania. Tutaj nie kleszcze, a takie trzy pionki wiążą aż 5 pionków, jeżeli one nie będą miały tego wyjścia tutaj 17-22. I dlatego Natalia zamyka pole 31, no i to związanie jest dopełnione. Partie z tym związaniem są bardzo trudne, przeróżnie mogą się prowadzić, a tutaj Astrid oddaje pionka, zanim taki ruch 24-29, nie, w ogóle nie można robić takiego ruchu 24-29, tutaj zawsze bicie, bicie i tu zawsze się pobije jednego pionka, a tutaj dwa piony przecież do bicia przez białe, no i dwa piony więcej koniec końców, bo jeszcze tego białe zgarnęły po stronie białych, no i tu też jest bardzo ciężko, no. Z Natalią, z mistrzynią świata odwrócić coś takiego, słuchajcie, to jest praktycznie chyba niemożliwe. No i dojechaliśmy, słuchajcie, do pierwszej całej serii. No i za chwilę będziemy mogli wreszcie popatrzeć na partię, która mnie bardzo ciekawi, czyli ta pozycja. Słuchajcie, Natalia Sadowska kontra Wasili Iwańczuk. Natalia Sadowska kontra Wasili Iwańczuk. Powiedzcie mi, czy po tej pierwszej serii, którą przelecieliśmy z analizą tych wszystkich partii, zmieniają się wasze typy, czy dalej uważacie, że Natalia nie przegra żadnej partii? Czy coś się, moi drodzy, zmieniło w tych waszych oczekiwaniach, przewidywaniach? Wziąłem sobie duży kubek kawy przed naszą transmisją, no ale teraz powiem wam, że wypiłem wszystko. A nie, jeszcze nie wypiłem wszystkiego. Odzwyczaiłem się od tak intensywnego mówienia przez tak długi czas. Mamy, słuchajcie, 7638 subów. Jak wbijemy jeszcze dwa, to przekręci się ten licznik na 7640, bo te liczniki odświeżają niestety dopiero co 10 subików. W każdym razie cały czas mamy rekord, więc dziękuję wam jeszcze raz z całego serca ogromnie. Wielką przyjemność mi sprawiacie, będąc ze mną, oglądając filmy, subskrybując kanał. Cieszę się, nigdy się nie spodziewałem w ogóle, że to wszystko będzie tak długo trwało, słuchajcie, że to wszystko tak długo potrwa, że tych filmów będzie tyle. Pamiętam, zakładałem kanał z myślą, że zrobię kilka takich materiałów dla początkujących, które zostaną, będą leżały na kanale i ktoś będzie mógł sobie zobaczyć, wyświetlić i nauczyć się grać w warcaby, ale nagle to wszystko się tak wciągnęło, słuchajcie, że jest do dzisiaj i nie sądzę, żeby miało się przestać toczyć. Taki filmik, słuchajcie, minutowy, który też wrzuciłem na TikToka, zasady gry w warcaby, się wyświetla po 150 razy dziennie i to najlepiej wyświetlający się filmik. Wszyscy chcą zasady poznać jak najszybciej, w jedną minutę. Mega szybko to wszystko leci. Wouterzip ma cześć. Wouterzip ma the second of the world champion rule boomstrats. Nice to see you on the chat. You already know the Polish language fully as Russian. Walter Sipma, słuchajcie, to sekundant Rula Boomstry, który przed chwilą został mistrzem świata w warcabach, jest aktualnym mistrzem świata 2022. Właśnie, a propos Rula Boomstry, w czwartek, słuchajcie, niesamowita partia z Julinka, z Mistrzostw Świata w grze błyskawicznej, którą Rul Boomstra grał z Edwardem Burzyńskim. Edward mógł na kombinację ograć Rula. Walter, I just said that on Thursday I am publishing the video of the game from Julinek, the blitz game between Rul Boomstra and Edward Burzyński. And Edward could make a small combination, but winning combination against Rul, but didn't see it. It was a really interesting game. Really interesting game. So I think that everyone will enjoy it. Koniecznie słuchajcie, zobaczcie to w czwartek. Niesłychana partia, niesamowita. W ogóle co tydzień te partie, które będą się teraz pojawiały, są świetne, zawsze rezultatywne, naprawdę dużo się działo. Nie jedna partia nie będzie rezultatywna, ale za to, co się wokół nie działo, reakcje i tak dalej. Rewelacja, słuchajcie, super materiały udało się pozbierać. Tyle subów, robisz świetną robotę, dziękuję bardzo i nawet nie próbuj zamykać kanału, broń Boże, nie będę zamykał. Przejrzyjmy tymczasem debiut, który zagrała Natalia Sadowska i Wasili Iwańczuk, 32-28, ten debiut bandowy, okej, standardowo, czyli mówiłem, że tak się będzie rozwijało. Ten debiut jest bardzo teoretyczny. Po tym ruchu 31-27 znajdziecie na moim kanale chociażby analizę partii mojej z Mariuszem Ślęzakiem z Mistrzostw Polski 2020, gdzie bardzo dużo o tym debiucie opowiedziałem, gdzie tę partię wygrałem po dosyć ciekawych posunięciach. Więc zapraszam was do oglądania tych analiz. W ogóle te analizy naprawdę są, myślę, fajnymi materiałami i mam nadzieję, że się wam podobają. A jak już jesteśmy w ogóle przy mówieniu o innych materiałach, to powiedzcie mi,
Czy macie jakąś ulubioną serię, albo chcielibyście, żebym któreś konkretne materiały publikował częściej niż inne? Dajcie mi koniecznie znać. No i kto z Was oglądał oczywiście tę nową serię, którą robię z Infoszachem? Czy taka forma przez debiuty Wam się podoba? Poszła wymiana. Tutaj te piony mogłyby sugerować taki plan gry 10-14 i dojście do rogatki, związanie Natalii. Czy to jest plan? Nie. Tutaj Wasilij Iwańczuk wymienia do tyłu. No dosyć pasywna akcja. No i słuchajcie, Natalia nie musi od razu w pierwszym ruchu grać 35-30, może najpierw 45-40, ten ruch nie ucieknie. Teraz 15-20. Ładnie pan Wasilij centralizuje sobie piona z bandy i jedzie ostro. 40-34. Prezes tak się mądrzy, jak należało zagrać tu i tam, zamiast samemu wpłacić stówkę i przykładnie rozpykać Natalię z boku, to każdy mądry. No niestety, ja wybrałem stanie z boku, słuchajcie, grając Mistrzostwa Europy drużynowe, zawiesiłem te przysłowiowe korki na kołku. Na czas kadencji prezesowskiej no nie jesteśmy w stanie tego godzić, natomiast świetną frajdę sprawia mi komentowanie i opowiadanie o tym, co się dzieje na Warcownicy. Przez najbliższy czas zostanę, ale jeżeli będą takie turnieje, słuchajcie, albo jednodniowe, albo takie turnieje, z których nie będę prowadził transmisji, typu na przykład drzwi gnieźnieńskie, to zagram, z chęcią zagram. Więc niewykluczone, że na przykład na początku czerwca tradycyjnie koło Bożego Ciała, chociaż nie wiem jak Boże Ciało w tym roku wypada, będziemy mogli się w Gnieźnie przy Warcownicy zobaczyć, albo na innych turniejach również. Tutaj Wasilij zagrał 20-25, Natalia bierze tempa i zajmuje kolejne pole 28. No i zobaczcie, że tutaj dużo przestrzeni dla białych i tutaj ciężko będzie czarnym powstrzymać białe, no i na przykład nie oddać inicjatywy nad polem 24. To już jest wygodniejsza pozycja, ale też tutaj dobrze pan Wasilij gra, szuka aktywności z drugiej strony. Jeżeli Natalia teraz by zeszła 31-26, to takie pozycje klinowe z wejściem na 27 przez czarne jak najbardziej powinny już być grane. Tutaj zagranie w ten sposób, żadnych kombinacji nie ma, ale trzeba uważać, bo gdyby na przykład tego pionka nie miały czarne, to już by była kombinacja wyciągnięcia tego piona przez takie oddanie i potem 21-27 i lądują czarne na damce. Ale tutaj Natalia dobrze policzyła, kombinacji nie ma. Za to jest uproszczenie, jest wymiana. No i co? I zostało centralizować piony. Tutaj nie dosuwa cały czas na czternastkę pan Wasilij, zostawiając opcję takiego bicia przez te piony. Natomiast faktycznie tutaj można, warto będzie przyjść do kolumny 9-14 i robić te właśnie formacje trzech pionów zamiast 10-14. Myślę, że nawet tak właśnie poszło w partii i tak właśnie poszło w partii. 9-14. No i teraz faktycznie zagrywa 3-9 pan Wasilij. Dobry ruch, dlatego że Natalia no ma w przestrzeni to, że zajmie pole klinowe 24. I teraz, kiedy zagrałaby na 24, to my chcemy mieć takie kolumny, które grają przeciwko temu pionowi, czyli taką kolumnę 2-8-13 i taką kolumnę 4-9-13, bo takie kolumny mogą tego piona klinowego wymienić. No i myślę, że to jest dobry sposób robienia właśnie formacji z tymi dwiema kolumnami. Tutaj cały czas działa ta kolumna, jeszcze działa ta kolumna, więc ta pozycja, mimo tego, że ma mniej temp, jest trochę bardziej pasywna, tu u pana Wasilija stoi solidnie. No i teraz poszło, po kolejnej serii idzie taka wymiana. No teraz trzeba będzie uważać na tego pionka 23. On będzie taki osamotniony. Ten pionek 23 bez 24 będzie pionem raczej słabym. Do 23 może trzeba będzie dołożyć 22. Natalia tutaj pozycyjnie może wywierać presję. Pionów będzie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Po 13 pionów z początkowych 20 zostanie. Natalia Sadowska from Panama. Greetings from Poland to Panama. Damian, jesteś dobrym, sparafrazuję. Komentatorem masz talent do tego. Dziękuję Ci bardzo, Joseph. Mam nadzieję, że dostarczam Wam wystarczająco rozrywki przy tych warcabach, a przy okazji trochę tej edukacji, na której nacisk cały czas kładę i będę kładł. Dziękuję Wam za te wszystkie miłe słowa. Słuchajcie, z Wami to wszystko ma sens. Bez Was donikąd byłaby to droga. BDWOS, słuchajcie, bardzo ładnie tutaj całą tą partię gra. No nie patrzyliśmy wcześniej, więc sobie zobaczmy. Po 34-29. Dobra, tutaj było to okrążenie, ten debiut pamiętamy. Cały czas idzie na okrążenie, grający czarnymi zawodnik. Okej, tutaj wymiana, żeby nie oddać całkiej inicjatywy i się kręcić wokół 24. Słuchajcie, no ładnie tutaj BDWOS gra. I tutaj, okej, to też dobra raczej wymiana, żeby bić 14-25, bo po biciu 15-24, słuchajcie, to skrzydło, zobaczcie, jakie by było puste. Tu wszędzie by nie było pionów. A po 14-25, okej, mamy pionka bandowego.
ale ten pionek jeszcze nie współgra na tyle źle, na przykład z pionem 23, żeby coś tutaj się bać, a teraz jest plan jakoś dziewiątkę sobie zaktywizować, na przykład zająć 24 i nie mamy skrzydła, na które mógłby się przeciwnik przerwać. I tak czarne zagrały, jak sugerowałem, tu jest wymiana i Natalia teraz wymienia do centrum. No i co mamy sytuację? 2, 4, 6, 8, po 10 pionów. Po 10 pionów, teraz też bardzo dobry ruch, żeby nie dać Natalii próbować zająć jakichś tych pól dalszych, 24-23, więcej tej presji wywierać, więc ustawiają czarną taką półrogatkę, ok, bez piona białego 35, ale ona robi swoją robotę, bo to zawsze można wymienić jakoś 20-25, jeszcze tempa zyskać. Więc słuchajcie, no ta pozycja, no i bardzo dobrze czarne zagrałem, ta pozycja jest raczej remisowa. Ta pozycja jest raczej remisowa, mamy po 9 pionów, myślę, że tutaj BDWOS sobie radzi naprawdę fajnie. Fani z zagranicy. Cieszę się bardzo, że mamy fanów z zagranicy. Słuchajcie, cieszę się niemiłosiernie, że oglądają nas nie tylko w Polsce. Ostatnio wszedłem, moi drodzy, na stream brazylijski i zagrałem warcaby 64-polowe z tamtejszym streamerem z Brazylii. Tam ranking mieliśmy podobny. Pierwszą partię wygrałem, drugą przegrałem, potem chyba jeszcze ze dwie albo trzy wygrałem. To też tak potem mnie widziałem, infiltrował, sprawdzał. Gdzieś tam opublikował jakąś miniaturę z moim zdjęciem, gdzieś tam znalezionym w internecie i nie wiem, czy jakiegoś filmu nie zrobił z tych partii z analizą. No ale fajnie, słuchajcie, no po to to wszystko jest, żebyśmy się właśnie przenikali, żeby więcej tych treści w internecie, twórców różnego rodzaju z różnych krajów powstawało. No i słuchajcie, im więcej tych treści będzie, tym więcej będzie warcabistów. Zobaczcie, jak dużo tego jest w szachach i jak świetnie szachy się mają. Po tej kombinacji, na którą Jan Rosiński wpadł na samym początku, tutaj pamiętamy ją, tak? Ten ruch 12-18 to jest błąd w tym czwartym posunięciu. Natalia oddała jednego, drugiego i zrobiła uderzenie nowicjusza. Tutaj Natalia ma tego piona więcej. No i tak partia się długo toczyła, raczej ładnie. Kolejnych strat w materiale nie było. Kolejnych strat w materiale nie było, natomiast Natalia ma całe centrum, to jest problem. Teraz taki pionek, słuchajcie, na szóstce zostaje oderwany. Jak tutaj mamy na siódemce jeszcze pionka, to nie ma takiej tragedii, bo ciężko tutaj pójść, a ta szóstka nie gra i nie będzie za bardzo grała i tutaj nie ma jak dalej tego piona wykorzystać, bo tutaj po zajściu 21-16 nie możemy na przykład wymienić 6-11, bicie. Bo tego pionka 12 się pozbywamy, no i Natalia ma tutaj piękną taką piramidę, taką strukturę, słuchajcie, z 6 pionów i wykorzystuje ją, podda 22-28, 1 za 3 na damkę i po partii. Teraz nawet wykorzystała w ten sposób tę strukturę. Tutaj wchodzi, czyli Natalia będzie szła na przeryw, ale Jan Rosiński oddaje po prostu tego piona. No dobra, z dwoma pionami przewagi, no to już jest raczej ku końcowi. To już jest raczej ku końcowi. Jak Natalia w ogóle stoi z czasem, słuchajcie? Natalia ma w tym momencie w partiach 54 minuty, niecałe 55 minut. Z danych początkowo chyba godziny 45, więc sporo tego czasu poszło. No i biorąc pod uwagę sumę tych dwóch czasów, wiemy, że przed 22 nam wszystkie rozgrywki się skończą. Więc jesteśmy na ostatniej prostej do poznawania wyników. Zaraz będę sprawdzał, czy już w ogóle jakieś wyniki mamy, słuchajcie, ale o, jest jedna wygrana, to mogę to odświeżyć od razu. Mogę odświeżyć wynik symultany. Pierwsze dwa punkty są na koncie Natalii, więc 17 partii zostało 16. Mamy odświeżony wynik, na razie 70%, żeby osiągnąć trzeba wygrać partii 70%, więc w sumie 12, a skoro jedno już jest, to mamy 11 zwycięstw do celu. Jedna wygrana, 0 przegranych, 0 remisów. Może troszkę poprawię tę jedynkę, bo ona tak mi się tutaj przesunęła, te wyniki, teraz chyba będzie ok, ładnie to wyglądało, jest ładnie, dobra, 1-0-0. Jakub Leszno, no dobra, spójrzmy, co tutaj się działo od momentu debiutu, na który tam patrzyliśmy, jak to tutaj szło, ok, to pamiętam, tu dużo tych ruchów porobionych, tutaj Jakub stracił piona, to też sobie analizowaliśmy, ok. Nie działo się specjalnie dużo więcej, natomiast Natalia jest cierpliwa i zaraz pewnie zyska piona drugiego, bo tutaj, słuchajcie, ten atak 39-34 Natalii po prostu nie ucieknie.
Nawet teraz można atakować, brać drugiego piona, bo też żadnej kombinacji raczej tu już nie ma. Po tym po prostu biciu uważno, że jak czarny pobije, to nie bijemy najpierw 34-23, bo sobie pójdzie na damkę, ale najpierw zbijamy tego piona 42 na przykład na 31 i dopiero potem nie ma obrony przed takim biciem na 23. Może jakoś Natalia tak będzie próbowała, ale to tylko kolejnym pionem się dosuniemy do ataku. Raczej tego drugiego powinniśmy sprawnie zdobyć. Szymon Seget, dziękuję za grę. My bardzo dziękujemy, słuchaj, Szymon, za wsparcie po raz kolejny, bo jak dobrze pamiętam, to też grałeś w zeszłym roku. Z wyników 100% przypadek nie sądzę. Więc dziękujemy bardzo za wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Warcabami. Pięknie, słuchajcie, grać w szlachetnych celach. Zdarza nam się organizować właśnie takie inicjatywy. Bardzo cieszy nas to, że jesteście chętni wziąć w nich udział. Nie jesteśmy oczywiście ani jeszcze jakąś ogromną społecznością, ani jakimś ogromnym zasięgiem, natomiast widać, że siła tkwi nawet w mniejszej społeczności miłośników, fanów, czy w ogóle osób zainteresowanych warcabami. No i naprawdę serce rośnie, góry można przenosić, mając takich wspierających jak wy. Za wszystkie wpłaty, za każdy udział w takich inicjatywach bardzo, bardzo, bardzo wam ogromnie dziękuję. Blue Spectral Knight. Idziemy tymczasem do kolejnej partii. Kurczę, co tu się dzieje, słuchajcie? Blue Spectral Knight, naprawdę masz to z pozycji. Co tu się działo? Co to mi tutaj wyskakuje? Tak to szło. Dobra, to pamiętam. No i tutaj mówiliśmy o tym, że ten pionek 28 może być takim oderwanym, słabym dla czarnego. Tymczasem, słuchajcie, tutaj się powymieniało. Czarne tego piona nie straciły, a nawet go umocniły. Natalia tutaj poszła w takie ostrzejsze warianty. No ale słuchajcie, no ta pozycja jest, wydaje się, lepsza dla czarnego. No... Nie widzę za bardzo, chociaż może i widzę. No. Trochę jest problem może z przestrzenią, słuchajcie, bo teoretycznie tak, to jest dużo różnych możliwości wiązania jakoś tak. Te pionki 5-10 trochę nie grają, gdyby one były na takim 8-12 i mogły tutaj wymienić od razu 17-21 z zachowaniem tego 16, potem przejąć kontrolę na 27, to sztos by była mega pozycja. Ale nie jest źle. Myślę, że to też nie jest pozycja, która jest przegrana jakkolwiek dla czarnych. Problemem dla czarnego może być czas, bo tutaj faktycznie ma tylko 3 minuty 36 sekund, więc nie jest dużo. Ale kurczę, naprawdę z ciekawością będziemy tę partię, słuchajcie, oglądali. Wyniki nam się nie zmieniają. Cały czas póki co mamy jedną wygraną. No i ta wygrana była z Marsegiem. Więc ja zakładam, że tutaj Szymon, który nam się zadeklarował na czacie. No ale przypominam, ogromne brawa dla Szymona, bo grał z nami również rok temu. Więc dziękuję, dziękuję jeszcze raz ogromnie za wsparcie. Paweł 89, partia, która też jest bez materialnych strat. Te pozycje mniej więcej widzieliśmy. Tu poszła wymiana do tyłu. No i też problemem Pawła może być czas. 2:58. Mamo, możemy mieć szachy w domu? Szachy w domu i Wiktor Wektor chyba coś tutaj chciał dostępić, jakiś link, a linki są niemożliwe do wysyłania, ale zakładam, że te szachy w domu to warcaby. Słuchajcie, mamy 7640 subów, za co wam bardzo dziękuję, tylko czemu mi się licznik subów nie odświeżył? Czemu mi się licznik subów nie odświeżył? On się odświeża, czy on się nie odświeża sam? Subcount, subscriber count, dajcie mi proszę 10 sekund, bo ja to chcę zrobić tak, żeby działał tip-top, słuchajcie, to wszystko musi być igła. To nie, to chyba po prostu jeszcze nie przeskoczyło w systemach YouTube'owych. 28-22 ze znakiem zapytania. Florist the affiliate. There's a combination, a shot, something like this for after this move. Po 18:23 Floris mówi, że to jest błąd. Z jakąś ładną kombinacją. Możemy to podejrzeć. Intrygujące.
Nie widzę, słuchajcie. How is this a mistake? How to win this? Seems logical move. I can't see anything. I don't see. If there is a combination, just let me know, because I can't see anything. MF to jest mistrz federacji. Jeżeli znasz się, Wiktor, Wektor na szachach trochę, to możesz powiedzieć, że to jest odpowiednik mistrza FIDE. Liczning łapek się zatrzymał. 56 osób ogląda, łapek 28. Naprawdę tak słabo z tymi łapkami. Słuchajcie, mobilizacja, pełna mobilizacja na prośbę Andrzeja. Lecimy z tym koksem, wbijamy łapy. Trzymamy kciuki tutaj za Pawła, słuchajcie, 89, bo ta partia wygląda ciekawie. Ciekaw jestem, czy Floris rozwinie, czy tam jest jakiś pomysł na kontynuację. Słuchajcie, gram jak umiem, mapiona więcej z Natalią. Czy to będzie druga z rzędu rok po roku wygrana z Natalią? Gram jak umiem, Mariusz Szczepaniak, mapiona więcej z Natalią. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Marcinie mówił mnie 64 łapki. To chyba faktycznie licznik się zatrzymał, Andrzeja. Dziękuję wam bardzo za te wszystkie łapy. Dziękuję wam za suby. Jesteście wielcy. Naprawdę jesteście wielcy. I cały czas ten licznik nie przestaje bić. Jak do tego doszło, nie wiem. Zobaczmy, jak Natalia Sadowska straciła piona, słuchajcie. Tutaj te pozycje sobie analizowaliśmy. Taki ruch 47-42, może nie trzeba było się z nim spieszyć ze strony Natalii, ale Natalia już miała ewidentny plan właśnie wyjścia tutaj na 28, no i dalej rozwinięcia się w ten sposób. Tu poszła ta wymiana, no tego oczekiwaliśmy. No i tutaj to ryzyko kleszczy, o których też mówiliśmy. No i ta pozycja była aktywniejsza i lepsza dla Natalii. Co się stało, że Natalia straciła piona? Tutaj zobaczcie, Natalia wyszła 35-30, aktywizowała sobie 35 i też nie spieszy się, kiedy nie musi, z tym zejściem 20-25, wyciąga inne piony centralne, ale nadziewa się na to, że tu mogą być jakieś takie forsowne rozwiązania. Ciekawe, co tu poszło. No dobra, i tak, zagrał Mariusz 6-11, Natalia robi te kleszcze 32-27 i co, 18-23, wychodzi z nich. Teraz Natalia ma piona więcej, wychodzi 2-8, próbuje tego piona odebrać Mariusz. Jak to się stało, że tu piona więcej będą miały czarne? O! W ten sposób. Tak, tak, tak. Słuchajcie, bardzo dużym niebezpieczeństwem jest trzymanie jednego pionka w centrum, szczególnie takiego 28. Teraz Natalia powinna temu pionkowi pomóc, zajmując pole na przykład 27. I nie wiem, czy nie lepiej by było w ogóle zagrać 32-27. Bo 31-27 może nie zdążyć, bo tutaj takie dwa ruchy czarny zrobi, ustawi kolumnę 9-13-18 i tu będzie groźba 1 za 2. Natomiast teraz po prostu wszedł tutaj Mariusz i co się dzieje? Albo Natalia zasłoni się tutaj, wpadając 1 za 2, tak jak zobaczycie, jak było w partii, albo odejdzie 28-23, a Mariusz wjedzie w bramkę tak zwaną, w okulary, w tunel, zwał jak zwał. No i Natalia co? Idzie na taki wariant, tylko słuchajcie, teraz ten pionek, czego Natalia pewnie, co Natalia przeoczyła w takich szybkich obliczeniach, no jest stracony. Dlaczego? Dlatego, że czwórka idzie na 15. I nie ma obrony, słuchajcie, przed tym, że 1 za 2 mogą zrobić czarne. Oczywiście nie od razu, bo teraz Natalia cwanie ustawiła odbitkę. Tutaj 1 za 2, pionek wyląduje czarny, tutaj oddamy, zbijemy i Natalia weźmie 2. Dlatego trzeba poczekać. No i zaraz się tempa kończą. Zaraz by tutaj zagrał Mariusz i nie ma jak wytrzymać i utrzymać tej groźby. Dlatego Natalia już teraz oddaje piona i bierze 2 pola centralne. Pionek mniej u Natalii. No ciekawe, słuchajcie. Natalia ma oczywiście kawał rekompensaty w postaci centrum i bardzo aktywnej pozycji, natomiast no, jest duża szansa, że tej partii nie wygra, że nawet ta wygrana może być na korzyść Mariusza po raz drugi z rzędu. Jaką mamy pewność, że niektórzy przeciwnicy Natalii nie wspomagają się komputerem? Bez przesady, to jest Martyna Symultana, Wośpowa, więc nie wydaje mi się, żeby jakkolwiek było to podstawą do jakiegoś takiego oszukiwania. A daj spokój. To jest fajne przeżycie, żeby się zmierzyć z mistrzynią świata. No i generalnie widzę po wszystkich partiach, że nie ma
szansy na to, żeby ktoś grał komputerem, bo wszyscy robili wersje, które odjeżdżały od rozwiązań komputerowych, więc zdecydowanie bym wykluczył, że ktoś by próbował nawet tutaj oszukiwać, to widać po grze. Patryk mówi, że remis będzie. Luzik, Mateusz też mówi, że z tymi tempami więcej powinna wyżebrać. No tak, na pierwszy rzut oka się wydaje. Tym bardziej, że no raz, że ma centralne piony, Mariusz ma te piony po bandach, no wtedy z tym pionem w mniej można sobie spokojnie ten remis powalczyć. A jak poziom oceniasz? Dobrze, właśnie, no myślę, że tutaj może być więcej, słuchajcie, niż jeden, dwa remisy, wiecie, jak na razie. Jeżeli ktoś nie powypuszcza. A myślę, że dużo osób ma szansę tego nie wypuścić. Wiktor się pyta, czy grywam także w szachy? Hobbystycznie, towarzysko? Jak najbardziej. Raz na jakiś czas wrzucę się na, słuchajcie, czeskoma albo gdzieś tam pogram. Nawet przecież zaczęliśmy robić wspólną serię z Arturem Jakubcem, gdzie uczył mnie grać w szachy. Może będzie czas niedługo na to, żeby do tego wrócić, bo ostatnio dużo się działo. U Artura szczególnie. Całe Kings of Chess, jak widzicie, jest nieaktywne, jeżeli chodzi o dostarczanie nowych materiałów, więc może tam chłopaki się ogarną, będziemy mieli czas potworzyć takie materiały, bo chyba sympatycznie się oglądało. Jest Lux, gry logiczne, Wronki, Przemek, którego wspominaliśmy dzisiaj, wbijajcie do Przemka, słuchajcie na fanpage na Facebooku, wbijajcie na jego kanał na YouTubie, widziałem, że robi szoty z transmisji, może dzisiejszej transmisji też jakiegoś szota zrobi, a też udostępnia ostatnio materiały o uderzeniach warcabowych, więc polecam bardzo serdecznie Lux, gry logiczne, Wronki, albo jeżeli ktoś blisko Wronek mieszka, to też aktywność w klubie, gdzie cotygodniowo, jak pamiętam, odbywają się zajęcia. Serdecznie w imieniu Przemka i klubu Lux, gry logiczne, Wronki zapraszam. Gra ma być przyjemnością, też mam nadzieję, że tak jest. Na pewno tak jest, słuchajcie. Na pewno tak jest. Na pewno tutaj wszyscy grają fair i sportowo. Fan klapeczek Kasi. Twardo się broni. 2 minuty, ale 3 piony do oddania. Jest po grze. Za chwilę Natalia dopisze kolejne zwycięstwo. Bilans póki co cały czas jedna partia wygrana z Marsegiem. Mike 777. No tutaj tych pionów Natalia ma już 5 więcej. Też się nic więcej tutaj nie wydarzy. Partia niestety jest przegrana. Aniela tymczasem się cały czas ładnie trzyma. Aniela kontra Cyberwoman. No i co? Słuchajcie, tutaj mówiliśmy wcześniej o tym, że ten pionek 24 i to skrzydło może być narażone na atak i zobaczcie, że po zagraniu przez Natalię 4-34 zmuszona niemalże była Aniela do tego, żeby tutaj pójść na to skrzydło, dlatego że gdyby jeszcze próbowała się tutaj bronić 18-23, to Natalia by wymieniła tego piona, zagrała 47-41, bicie i potem ten atak by był nieunikniony. Trzeba w pewnym momencie zejść, oddać inicjatywę. No i problem jest taki, że to skrzydło jest, słuchajcie, słabiutkie, bo teraz zobaczcie, Natalia wymieniła tego pionka i co? I tu nie ma... Nie ma pionków, mało pionków. No to trzeba mieć kontrolę nad tym polem 24. Jak wchodzicie do takiej klasyki, tego obustronnego związania w centrum, koniecznie trzeba mieć kontrolę nad 24. Teraz będzie bardzo ciężko Anieli tej partii nie przegrać, chociaż kurczę, ta linia obrony może być całkiem sensowna, ale Natalia zaraz wejdzie znowu do klasyki, ale to wtedy można tutaj wymienić 14-20. Czasu, trochę będzie brakowało Anieli czasu. 2 minuty 37 sekund, szkoda? Może być trochę mało. Trochę się bawię. Bardzo fajnie, Przemek, że się bawisz. Jak najwięcej tego typu materiałów, bo dzięki temu jest większa szansa, że większe grono warcabistów znajdziemy za rodzimą. Suby idą w górę, jest dobrze. No pewnie, że jest dobrze, jest najlepiej, bo jesteście najlepszymi widzami na świecie, moi drodzy. Co tam u Szydzia? 3 pionki różnicy. Nie da się już dołączyć do symultany. Niestety, Wiktor, symultana była dla osób, które wylicytowały swoje miejsce w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w aukcji zasilającej konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawie 2000 zł udało się zebrać dzięki tej aukcji. A dodatkowo sprzedawaliśmy podpisaną warcabnicę z najlepszymi autografami najlepszych warcabistów świata, m.in. Aleksandra Schwarzmana, m.in. Iwana Antonenki oczywiście, m.in. Aleksandra Getmańskiego, Aiguli Idrisowej, Fiedorowej, która wygrała Puchar Świata Polish Open 2021, ale też oczywiście podpisy były Natalii Sadowskiej czy Karola Cichockiego również na tej warcabnicy. Z certyfikatem podpisanym przeze mnie, że w mojej obecności te wszystkie podpisy złożone zostały, więc dla osoby, która to wygrała, myślę, że fajna pamiątka, fajny motyw warcabowy do posiadania w domu. 3 pionki, przewagi, ten bardzo silny, ograniczający, zobaczcie, aż 2 piony, bo ani 16 nie można wychodzić, ani 8.
ani tutaj trzynastką. Jest po wszystkim. Natalia jest piękna, mogłaby wystawić randkę ze sobą na licytację. Wiem, że były takie myśli, żeby coś takiego zorganizować. Niewykluczone, że za rok będzie coś takiego. Albo kolacja z Natalią, albo możliwość rozegrania z nią partii na żywo, ze spotkaniem, z rozmową. Jeżeli bylibyście chętni, to mówcie o tym. Jeżeli byście chcieli licytować właśnie coś takiego w przyszłym roku, to myślę, że zdecydowanie wasze zdania, komentarze w tym stylu mogą wpłynąć na to, że za rok takie właśnie możliwości będą. Wiktoria. Wiktoria cały czas trzyma się z tym jednym pionkiem. Problem jest taki, że nie ma skrzydła, nie ma tutaj w ogóle pionków. Natalia będzie mogła pójść, ale Wiktoria bardzo dzielnie się długo trzyma z mistrzynią świata Natalią Sadowską. Fajna, fajna, prezes, mówi Tomasz D. No dobra, no to w takim razie przekażę Natalce, może też obejrzy sobie potem z odtworzenia te wszystkie nasze dywagacje, no i zdecyduje się tak właśnie za rok zrobić. Michał Mazurkiewicz dzielnie się trzyma, chłop tylko ma 2,5 minuty, no troszkę za mało czasu. Może trochę żałuję, że nie dałem im plus 5 sekund chociażby czasu dodawanego tego inkrementu, żeby nie przegrać partii na czas. Mniej więcej w którym momencie tę partię skończyliśmy oglądać, tak ją szybko przelecę. Gdzieś tutaj, no coś takiego. No dobra, Natalia właśnie wyszła 35-30, tutaj trzymając sobie rozwinięte prawe skrzydło. No i ciekawa forma, słuchajcie, okrążania tego piona 23. No i teraz bardzo ciężka sytuacja czarnych, bo zobaczcie, jak ładnie Natalia łączy grę pozycyjną z grą kombinacyjną. Ten pion jest pionem podwieszonym, ta siódemka. On gdyby stał na 17, to jeszcze nie byłoby tragedii. Tutaj też jakieś groźby kombinacyjne, no ale lepiej by było. Dlaczego? Bo zobaczcie, teraz nie wyjdzie się 12-17, bo jest kombinacja 1 za 3 tutaj, 27-21. Czarne biją jednego, a białe pobiją raz, dwa, trzy. Ale kombinacja 2 za 3 jest też po tym wyjściu 11-17. Uderzenie mostek, najprostszy, najbardziej klasyczny w świecie. Oddają białe dwa piony, 37-31. Czarne pobiją, no i białe raz, dwa, trzy. I teraz tak, kombinacje mogą służyć nam do wygrania, nawet jeżeli ich nie przeprowadzimy. I tak może być w tej partii, dlatego że połączenie gry strategicznej i taktycznej, czyli gry kombinacyjnej, pozycyjnej, no świetnie Natalia tutaj w tej partii z Michałem Mazurkiewiczem realizuje. Zablokowany całkiem na skrzydle, nie może na tym skrzydle grać. Teraz w kolejnym ruchu może zagrać wyłącznie 14-20. Jeżeli Natalia jeszcze wymyśli jakiś sposób ograniczenia Michała na tym skrzydle, wyłączenia tych możliwości w komplecie, to partia jest prosto wygrana. Taka partia z kolacją z Natalią myślę, że cieszyłaby się dużą popularnością. Niewykluczone, słuchajcie, no dlatego w tym kierunku pewnie za rok pójdziemy. Lepiej już kolacja albo partia. Do wyboru, do koloru. Jeżeli Wiktor dla ciebie to będzie rzecz przekonująca czy przekonywująca, nigdy nie wiem jak się mówi, poprawnie, w jedną albo w drugą stronę, to daj znać, może damy właśnie ten wybór, chociaż warcaby rozłożyć, zrobić jakieś tam zdjęcie na socjale, może partii grać nie trzeba będzie. Może tej partii grać nie trzeba będzie. Jedziemy dalej, słuchajcie. Mamy jakieś kolejne zwycięstwo? Nie, mamy cały czas na razie jedno zwycięstwo, zero przegranych, zero remisów, więc dzieje się, oj dzieje. Z kolacją to cringe straszny. Dlaczego? Zobacz, ilu celebrytów się decyduje, również ładne aktorki. Każdy może wylicytować, a się nie przejmują, nie boją, jednak oferują takie rzeczy na aukcjach. Partia z Mowitą. Widzę, że to była jakaś pewnie kombinacja na damkach. Pamiętamy, to jest ten motyw, gdzie czarne oddały dwa piony za darmo Natalii. No i co? No i Natalia w końcu przeprowadziła chyba kombinację na damkę. Aha, tutaj wymieniła. No i zobaczcie, ta podwieszona piątka, pamiętacie, ten pierwszy ruch, jeden z pierwszych ruchów w partii warcabowej. I cały czas ta groźba wyrwania tej czternastki i pobicia dwóch na damkę jest. I ona w końcu się realizuje teraz, w ruchu 29, bo czarne nie były w stanie nic z tym robić. Wyrywają tego piona z czternastki czarnego i biją dwa na damkę. No i tutaj Natalia po prostu już upraszcza. Z damką oczywiście to jest prosta wygrana partia, może się poddać gracz z nickiem Mowita. Tymczasem Rado radzi sobie bardzo dobrze ciągle. Widzieliśmy ten ostatni ruch, właśnie wybicie tutaj na 24. No i słuchajcie, no to nie jest też pozycja, którą będzie łatwo wygrać białym. Białe tutaj mają inicjatywę i przewagę.
trochę niekomfortową współpracą z Antepionki 24-22, no ale po takim związaniu 32-28, bardzo dużo jeszcze ruchów wyczekujących ma czarny. Jeżeli czarnemu też się uda ustawić taką kolumnę tutaj od 13-24, to wcale ta pozycja nie musi być przegrana. To naprawdę można jeszcze wyciągnąć spokojnie. 2, 4, 6, 8, 10. Po 10 pionków naprawdę młody zawodnik grający czarnymi świetnie sobie radzi w partii z mistrzynią świata. Będzie też miła, mam nadzieję, pamiątka. Tymczasem Astrid Cyberwoman, no tutaj potężna przewaga materialna u Natalki. 5 pionków więcej, to już się nic nie wydarzy. Tak, pamiętamy te pozycje mniej więcej stąd. No i tutaj jeszcze takie fajne uderzenie, słuchajcie. Te pozycje, które są związane, zamknięte, gdzie piony są nawzajem poograniczane blisko siebie, generują ogrom możliwości taktycznych. I teraz zobaczcie, poddaje pionka Natalia, tworzy sobie oparcie, bicie, bicie, zabiera. Dwa, no i jeszcze dwa do zabrania. Nie ma tutaj jak się ochronić, bo albo by teraz czarne weszły na 33, to Natalia wejdzie 29 na 24, znowu w bramkę między piony, grożąc zabraniem w jedną stronę i w drugą stronę aż trzech pionów. Tak właśnie w warcaby prosto można wygrywać. I co tutaj się podziało dalej? Oddanie jednego piona, drugiego, to 5 pionów więcej jest po partii. Dobry wieczór, Magda Pałowska. Witam serdecznie panią eksprezes. Czy coś się więcej? Mamy drugie zwycięstwo. Mamy drugie zwycięstwo, które, słuchajcie, padło w partii. Fan Klapeczek Kasi się poddał. No bardzo słusznie. Ale wielkie dzięki Fan Klapeczek Kasi za granie z nami kolejny raz w symultanie. Wynik symultany możemy zaktualizować tymczasem. Dwie wygrane, zero przegranych, zero remisów. Natalia najprawdopodobniej nie zwycięży partii z Gram Jakumiem, czyli z wielokrotnym mistrzem Polski Mariuszem Szczepaniakiem, dlatego że no pionek mniej po stronie Natalii. Natomiast wszystko się może wydarzyć. Sebastianka, dobry wieczór wszystkim. Siemaneczko, kto jeszcze się nie witał, to witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, rok 2022, live rozpoczęty z no, miesięcznym opóźnieniem, tylko jeszcze raz powiem, to opóźnienie spowodowane oczywiście czasem odpoczynku, czasem reorganizacji. Pamiętajcie o tym, że regularnie wpadają kanały, filmy na kanał w poniedziałki i w czwartki o godzinie 19, o godzinie 19 w poniedziałki filmy mówione, w czwartki filmy z turniejów, a w ten czwartek będzie petarda, będzie świetna partia, Bumstra Burzyński, koniecznie obejrzyjcie, naprawdę działo się, działo. Mógł wygrać Burzyński z Bumstrą, robiąc kombinację. Ciekaw jestem, czy ją znajdziecie, bo ja tam nigdzie jej nie pokazuję. Chyba prezes tymi alternatywnymi propozycjami z zaangażowaniem Natalii chce uciec od tego 24H za rok. Słuchajcie, jeżeli zasięgi będą rosły, jeżeli będziecie chcieli w czymś takim wziąć udział, ja jestem gotów się podjąć. Nawet, wiecie, możemy to zrobić niekoniecznie na WOŚP, możemy zrobić jakąś inną aukcję charytatywną, jeżeli byłaby ku temu przestrzeń. Jestem gotów podjąć się próby streamowania 24H na 7. Nie na 7 przez cały czas, ale 24H z rzędu, owszem. Można to zaplanować na wiele rzeczy, po drodze zrobić jakieś turnieje, po drodze zrobić analizy różnych partii, po drodze zrobić rozwiązywania zadań, po drodze zrobić jakieś wizyty gości, tak jak to często właśnie robią osoby streamujące tak długo. Myślę, że fajnie tę przestrzeń gdzie zagospodarować. Niewykluczone, że byłoby to fajne doświadczenie, fajne wyzwanie. Co tam się dzieje w pierwszych naszych partiach? Tutaj BDWOS cały czas ładnie sobie radzi. Jest wymiana, no i kurczę, cały czas będzie 3, 4, 5, 6, po 7 pionków już tylko w tej partii. Cyberwoman BDWOS. Jest przewaga, aktywniej stoi Natalia, ale ciągle wydaje mi się, że to może być problematyczne do wygrania. Martyna mówi, pomożemy w 24-godzinnym streamie. No, będę wtedy na Was bardzo mocno liczył. W ogóle nie patrzę za bardzo na twarz Natalii. Co tam się maluje na jej twarzy? Ktoś z Was z czatu patrzył na to, co się dzieje, co się maluje na twarzy naszej mistrzyni świata? Pozdrowi mnie najlepszy youtuber warcabowy. Już dzwonię do Miśka Janickiego i proszę o to, żeby Cię pozdrowił, Kepsen. Nie ma problemu, nie ma problemu. Przypominam, że też byłeś swego czasu zaangażowany w prowadzenie pojedynczych filmów warcabowych na tym kanale. No i też mógłbyś, myślę, śmiało Kepso do tego tytułu aspirować. Wiktor, lecę, trzymajcie się. Dzięki za to, że wpadłeś. Trzymaj się serdecznie. Do zobaczenia. Mam nadzieję na kolejnych streamach.
Chodzi o Iwana. Aha, czyli nie o Miśka, tylko Iwana. No to pewnie, że cię pozdrowi. Zawsze cię pozdrowi z wielką przyjemnością. Ciekawe, jak tutaj partia się potoczy. Znowu może być mały problem dla czarnych, bo tylko 2 minuty. Natalia, jak zawsze piękna, mówi Kepso. No i zobaczmy, co w partii. Słuchajcie, Natalia kontra pan Wasilii Iwańczuk. No i ta pozycja pana Wasilija, myślę, że tutaj, słuchajcie, wygląda bardzo fajnie. Bardzo fajnie, słuchajcie. Ta półrogatka Natalii no jest słabsza, kiedy nie ma tego piona 16 u czarnych. I teraz tak, czarne zajęły tutaj dwa bardzo ważne centralne pola, 22-23 i jest kolumna bardzo istotna, 12-23. No i teraz po tym ruchu 9-14 jest groźba wymiany 14-19. Jak tego klina pan Wasili wymieni, to zyska 4 tempa, no i będzie miał potężną centralną pozycję. No i Natalia, żeby nie dać tej wymiany, to musi się pozbyć pionka 22. I musiałaby teraz próbować jakoś wymienić 31-26, ale nie może tak wymienić, bo gdyby próbowała wymienić, to ta kolumna działa, te 3 piony i można oddać 23-29. Teraz nie można, bo wyrwie się piona 18 i białe pobiją 3 pionki. Więc nie ma obrony przed tym, żeby ta wymiana była zrobiona. Jeżeli panu Wasiliowi wystarczy tutaj czasu, to 1.28, no niestety to jest czasu mało, to będzie miał bardzo dobrą pozycję z Natalią. Natalia wciąż poker face, czyli podglądacie, patrzycie na te reakcje Natalii. Okej, to skoro jest poker face, to znaczy, że przynajmniej nas nie słyszy, bo ja tutaj czasami trochę głupot wam poopowiadam, ale przynajmniej w ten sposób mamy pewność. Jak tam kontrola łapek? Jest z nami Andrzej, tutaj główny łapkowy. Mamy naszych cudownych moderatorów w osobach Martyny, Magdy i Mateusza. Nie pamiętam, czy więcej rozdawałem tych modów, czy nie. Przy okazji to są też osoby wspierające kanał, a osoby wspierające kanał będą miały szczególnie dużą liczbę miejsc w naszym finałowym turnieju Mistrzostw Kanału, które odbędzie się, przypominam, na Złotej 44. Oczywiście najbardziej chcę docenić osoby, które długo ze mną są, wspierają, dzięki którym to wszystko mogło się rozwijać. Jakiś turniej, symultana, partyjki z widzami, troszkę szachów dla odmiany innych planszówek? Pewnie, że tak. I 24 godziny zlecą, jak z bicza strzelił. Mateusz Komand, siemaneczko. Generalnie zanim się zacznie, to wydawałoby się, że ciężko będzie 24 godziny streamować, ale tak jak Tomasz mówi, jak już zaczniesz, to poleci i pewnie koniec końców będzie tego czasu brakować. W inne gry można zagrać, w inne planszówki oczywiście, jak najbardziej. Poziom łapek zatrzymał się na słusznej liczbie, co nie znaczy, że nie przydałoby się więcej, czyli zakładam, że to są dwie liczby w odbiciu lustrzanym, przekręconym. Ja jestem łapki 65, ja myślę, że jest trochę więcej, czyli pewnie około 4 więcej, tak jak Mateusz by tutaj sugerował. Skoro pamiętam, że około 65 było. No dobra, Natalia ma 28 minut. Ostatnie pół godziny. Ostatnie pół godziny i wszystko będzie jasne. Czy zakończyły się jakieś kolejne partie? Nie, na razie mamy 2 wygrane. Do celu 10 zwycięstw. Jan Rosiński próbuje jeszcze tutaj walczyć. 2 piony więcej, no i potężne centrum Natalii. Natalii centrum przejawia się przez tę długą kolumnę. Zobaczcie, ile pionów jest w kolumnie, ale tak naprawdę... No takie pytanie czasami, słuchajcie, pamiętacie takie rzeczy, takie logiczne? Jak macie trójkąt podzielony na bardzo dużo trójkątów? Fan klapeczek Kasi has become a member, czyli mamy nowego wspierającego, który wraca do grona wspierających. No to witamy bardzo serdecznie, serduszko, dziękuję ci bardzo, fan klapeczek Kasi, za wsparcie jeszcze w takiej postaci kanału. Dziękuję, dziękuję ci ogromnie, super, że jesteś z nami już tak długo. I wracając do tematu tych zagadek logicznych, gdzie ma się trójkąt podzielony na dużo trójkątów, zgadnijcie, ile jest trójkątów na zdjęciu. To tutaj możemy powiedzieć, ile w tej kolumnie zawiera się kolumn, bo w sumie jest tak, jedna kolumna, druga kolumna, trzecia kolumna i czwarta kolumna. 4 kolumny. Natomiast pamiętajcie o tym, że kolumna prawdziwą kolumną jest wtedy, kiedy ma 3 piony i wtedy jest najlepsza. Wtedy jest taka, jaka powinna być, bo 4 piony w kolumnie, to ten czwarty nigdy nie gra. Ten ostatni, on jest niepotrzebny, można go oddelegować. Natomiast tutaj skomasowane te pionki robią super robotę i teraz zobaczcie, Natalia wyszła i teraz pięknie działa ta kolumna. No i co? Jeszcze dodatkowo całe centrum zajęte, trzeba pionki oddawać. Jan niestety tego nie
nie wygra. Patryk mówi, złota przyciąga chętnych. Mam nadzieję, bo będzie super. Już weekend raz w tym apartamencie spędziłem, było niesamowicie. Oprócz tego, że gramy tam, słuchajcie, jest dostęp do basenów, basenów wewnętrznych, zewnętrznych. Możecie usiąść sobie w jacuzzi na 8 piętrze, naprzeciwko Pałacu Kultury. Możecie skorzystać sobie z sali telewizyjnej, która wygląda jak kino. Możecie sobie usiąść do fortepianu, który tam na środku stoi. Możecie skorzystać z sali konferencyjnej, z siłowni. Naprawdę jest rewelacyjnie, a przy okazji tam nie ma prawie nikogo. To jest apartamentowiec, który jest niemalże wymarły, bo tam właśnie kupują apartamenty ludzie pokroju Roberta Lewandowskiego, który okej, ma kasę, ale siedzi też zupełnie gdzieś indziej. Tam pojedyncze apartamenty są zajęte, więc słuchajcie, z tego wszystkiego można korzystać dowoli, a obsługa oczywiście cały czas musi być. Tam pewnie czynsze są horrendalne. Ale to w końcu jeden z najbardziej topowych apartamentów w Polsce. Mam to pewne miejsce na twoim turnieju, tak jak ostatnio mówiłeś. Nie przyznawaj się, Kepso, a za to, że się przyznałeś, to skreślam cię z listy. No i niestety muszę anulować. Odświeżyła nam się liczba subów, potem jak skoczyło kolejne 10, tylko ja muszę tutaj zrobić przejście. Dziękuję wam bardzo. Mamy już 7641 subskrypcji. Jesteście ogromni, jesteście wielcy. To jest rekord kanału ever. To jest rekord kanału, który czekałem, żeby był pobity przez rok od czasu końca meczu z przełomu kwietnia i maja. Jesteście niesamowici. Lecimy dalej obserwować te nasze tutaj potyczki. Po Janie Rosińskim jest Jakub Leszno. Co tu jest? To porówno w pionach? Tutaj nie było tak, że była przewaga Natalii? No była. Natalia straciła pionka z Kubą Leszno? A nie, bo ona nie zabrała tego. To nie było przewagi pionka. Czyli obronił się ten pionek. Czekajcie. Natalia go cały czas nie brała. Ej. No dobra, to pewnie... Kurczę, no. No pozycja jest kosmos Natalii, tak? Dlatego, że tu jest piramida. Bardzo silna. Nie można zagrywać nigdzie żadnego z takich ruchów praktycznie. Tu zaraz będzie groźba. Ale może jakieś forsowne warianty obrony będą. No też szkoda, że tutaj czasu jest tak mało. Czy dzieci można położyć szybko spać? Tak już po 16? Zdecydowanie będzie można. Zdecydowanie będzie można, Krzysiu. Żeby ta integracja w apartamencie toczyła się spokojniej. Zdecydowanie tak. No dobra, a tutaj widzę, że jakieś rzeczy się zaczęły dziać dalej w partii pana Wasilija. No i tak, Natalia wymieniła tutaj 34-29, no i doszło do tej wymiany, o której mówiliśmy. Bicie na 19. Kepso mówi, że tam zabiera pionka. No pewnie zabierze. No nie wiem, pozycja tam na pewno była kosmos. Ale myślałem, że już wcześniej pionek był stracony. Natalia przyspieszyła, pan Wasilij musi też przyspieszyć, żeby w minutę rozegrać tę partię do końca. Żałuję, naprawdę żałuję, że nie dałem czasu dodawanego. Myślałem, że te 15 minut wystarczy, ale trochę za dużo myślą nasi uczestnicy, ale przynajmniej my w ten sposób mamy bardzo przewidywany czas całości rozgrywki. Jest trzecia wygrana w partii z Pawłem 8-9. A, zobaczcie, Natalia na koniec zrobiła kombinację. Teraz Paweł zrobił wymianę, wyrwał sobie pionka 13, a Natalia wykorzystuje kolumnę, oddaje i teraz zobaczcie, 24 ginie. I potem 27-21. Może mogę przeskoczyć do kontynuowania. Jak to do opracowania? O, dobra, za daleka droga. No, nie mogę samej analizy po prostu włączyć. No dobra. W każdym razie pionek. Ten 24 znika. Natalia oddaje jeszcze 27-21. I po biciu jest raz, dwa, 3 i 4. No i Paweł się zdecydował poddać. Dziękujemy bardzo Pawłowi za uczestnictwo. Mamy 3 wygrane. Aktualizuję, słuchajcie, wynik symultany. Aktualizuję wynik symultany i lecimy dalej. Natalia jest 9 zwycięstw od osiągnięcia celu. Paweł Sagan, dzięki za grę. Dziękuję bardzo za wsparcie naszej szlachetnej inicjatywy. Dziękuję bardzo za udział. To jest najważniejsze. Wszyscy wygrywają dzisiaj, dlatego że wszyscy gramy w pięknym, szczytnym celu. No i patrząc dalej, mamy partię Gram jak umiem. Słuchajcie. Mamy partię Gram jak umiem z Natalią, gdzie Gram jak umiem, pamiętamy, Mariusz prowadzi, ma piona więcej. I tu może wszystko jeszcze się wydarzyć, tak jak patrzę. To może Natalia przegrać, może wygrać, może zremisować.
generalnie na przykład taki forsowny wariant, atak, obrona i atak dwóch pionów. I to naprawdę może być jeszcze wygrane dla białych. Weźcie tu się brońcie. Będzie bardzo trudna do obrony końcówka. To będzie bardzo trudna do obrony końcówka. Nagle zobaczcie, jak niesamowite są tempa i piony w centrum. Natalia ma piona mniej, a okazuje się, że ma szansę jeszcze wygrać tę partię. Minuta na zegarze u Mariusza. Zdecydował się tutaj na ruch 3-9. No ale taki nawet wariant. Nawet wariant, słuchajcie, 23-19 może się okazać jakiś... Nie, ten się raczej nie okaże wygrywający, dlatego że po wymianie 9-14 Natalia by musiała grać 28-22 i wtedy jest 20-26-31. Tak, trzeba od razu 28-22. Tutaj poświęca w ten sposób pionka. Okej. Ale zobaczcie, dwa pionki teraz musi oddać Mariusz i wychodzi 25-30. I ten pionek 30, zobaczcie, jak jest daleko od damki. A Natalia teraz odda albo tutaj i pójdzie do damki. No pewnie może tutaj odda 15-10 i pójdzie tym, żeby tutaj z atakiem jeszcze przyjść. Albo tutaj założy jakieś pętle. No i to jest końcówka, słuchajcie, którą Natalia jeszcze może wygrać. Na pewno jej nie przegra. A Natalia nie chce oddawać pionków. No tak, słusznie, słuchajcie. A chociaż nie wiem, czy słusznie, bo teraz tego puściła. Co teraz może tu będzie chciała przyjść i tu zaatakować. Ale to wtedy jest takie wejście. I do dwóch damek idzie czarny i 4-2 będzie remis. Liczę na rewanż za rok. Dziękuję, Paweł, za takie nastawienie. Na pewno za rok będzie okazja ku temu, żeby rewanż wziąć. Myślę, że to będzie już takie nasze etatowe zachowanie przy okazji WOŚP-u, żeby tego typu licytacje i tego typu akcje z symultaną rozgrywać. Za rok będzie trzecia, taki mini jubileusz z przyjemnością. Okej, Natalia atakuje w ten sposób, żeby zyskać tempo, żeby nie iść w ten sposób. No dobra, idzie do damek. Te pionki w centrum, jeżeli dwa da radę wybrać jakoś tutaj Mariusz, to jest remis. Jeżeli jeden da radę wybrać i zrobić dwie damki, to jest remis. No bardzo ciekawie, słuchajcie, toczy się ta końcówka. Bardzo ciekawie, no biorąc pod uwagę szczególnie fakt, że bardzo mało czasu jest na dokończenie tej partii. Partia Natalii z Wasilijem Iwańczukiem. Pan Wasilij jedynie 49 sekund na dokończenie tej partii. To też jest duże wyzwanie. To też jest bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby tak tę partię dokończyć. Mamy remis, słuchajcie, gdzieś. Mamy kolejne zwycięstwo i mamy remis. Blue Spectral Knight zremisował tę partię z Natalią. Jak to się to potoczyło? Bardzo ładnie tę partię Blue Spectral Knight grał. A, i tutaj było to centrum, na którym się zatrzymaliśmy ostatnio. Mówiłem, że mogą być jakieś tutaj ryzyka, no ale jednak te ryzyka, widzę, nie zrealizowały się w żaden sposób. Tutaj umocnił się w centrum Blue Spectral Knight. Natalia ma prosty plan, po prostu się przedostać na damkę. I pewnie coś w tym stylu poszło. Nie, Natalia nie poszła od razu do damki. Nie wiem czemu. Może tutaj i tutaj po ruchu jest tutaj groźba jakichś uproszczeń, wymian i na to się Natalia nie chciała zdecydować. Okej, poszło w ten sposób. A, i Natalia zrobiła kombinację. Raz, dwa, trzy, cztery za cztery. Czyli tak można powiedzieć, że ona szła już w kierunku remisu. No to gratulacje ogromne dla Blue Spectral Knight, bo w tym momencie Natalia straciła pierwszy punkt. Ta końcówka już była jak najbardziej remisowa. Bardzo ładnie Blue Spectral Knight tę partię zagrał, zagrała, nie wiem. Mamy pierwszy punkt stracony przez naszą mistrzynię świata. Ale kolejna wygrana wskoczyła, więc z trzech już mamy 5 i mamy remiseczek tutaj. Dobra. Dobrze, dobrze, panie Bobrze. Dobrze, dobrze. Ciekawie, słuchajcie, ciekawie się dzieje. Pierwszy punkt stracony. Jesteśmy w tej finałowej fazie. Na razie 91,7% zwycięstw. Natalii do osiągnięcia celu zostało 6 zwycięstw i 1 remis. Jak tutaj się dzieje w tej partii z gram jak umiem? 39 sekund na dokończenie partii. Nie wiadomo, kto to jest. Czyżby to Kasia była? Blue Spectral Knight. Nie pamiętam, kto to jest. Jeżeli ktoś wie, albo Blue Spectral Knight chce nam się przyznać, to śmiało zachęcam. Dziękujemy, Damian, za wszystko, pozdrawiam, dziękuję bardzo, Wojciech, bardzo serdecznie pozdrawiam również. Największe podziękowania dla Natalii za inspirację i motywację dla młodego pokolenia. Mam nadzieję, że bardzo właśnie z takim nastawieniem Natalia będzie zachęcała kolejne osoby do tego, żeby zacząć
grać w Warcaby. Szydź upadł, mówi Krzyś, czyli mamy zwycięstwo. Upadł? Czyli, że stracił piona. Okej. No tak, faktycznie, było tutaj już 1-2 w tym momencie. To, co mówił Kepso, którego ja nie widziałem. Jolanta została naszym nowym wspierającym. Witamy, kandydat na mistrza. Dziękuję bardzo. Serduszka Jolanta L.O., która tutaj też jest, można powiedzieć, rodzinnie reprezentowana. Nie będę więcej tajemnicy zdradzał. Pionek mniej u Jakuba. No i... Aha, tutaj ja Jakuba Leszno patrzę, a nie Szydzia przecież. Co ja robię? Tu Szydzi upadł. No właśnie. Teraz jak w końcówce dużo się dzieje, to nagle ja tracę kontrolę. No dużo tych pionków było potraconych, Natalia koniec końców zabrała je wszystkie. No i zwyciężyła w tej partii. Bilans na chwilę obecną wynosi już 6-1. Natalia wygrała kolejną partię, czyli wygrała tak, z Pawłem Marsegiem to już na początku, wygrała z fanem Klapeczek Kasi, to wiemy, z Majkiem wygrała, wygrała z Szydziem i to na razie tyle, nie, jeszcze z Astrid wygrała. Dobra, Natalia ma 6 zwycięstw. 6 zwycięstw, 1 remis w tej naszej gonitwie po jak najlepszy wynik. No na razie z szansami, z zapowiedziami lepszego wyniku niż przed rokiem, moi drodzy. Przed rokiem mieliśmy z 15 partii 2 porażki i chyba 2 remisy, coś takiego. Może ktoś z Was z nami był i pamięta to lepiej. Tutaj co się dzieje? To jest partia z Bedewosem. No i słuchajcie, to jest, kurczę, też remisowa partia. To jest remisowa partia. Bardzo ładnie BDWOS gra tę partię. Mam nadzieję, że Natalia też nie będzie tutaj, że zauważy wynik tej partii, wynik, czas przeciwnika i że po prostu zgodzi się na remis, kiedy będzie wiedziała, że ta partia jest remisowa, bo ona jest remisowa. No i BDWOS bardzo ładnie tę partię gra. Cały czas mówiłem, że nie widać tutaj przestrzeni do tego, żeby BDWOS tę partię przegrać miała. No i jest wybroniona. Nefertiti tymczasem. Zobaczcie, jak szybko musi grać pan Iwańczuk. Jak szybko te ruchy wykonane. Jeden z najpopularniejszych planów na rogatkę to jest atakować, właśnie na pół rogatkę, przepraszam, to jest atakować 17-21. Robi to pan Iwańczuk Wasili. Tutaj nie ma co podchodzić pod jednego piona, kiedy do bicia dwa ma przeciwnik. No i zobaczcie, Natalia w tym momencie, kiedy ma 6 wygranych, 1 remis, rozegranych ma 7 partii, 10 w toku. Zostało jej tylko 15 minut na zegarze. Zostało jej tylko 15 minut na zegarze i to nie jest taki hop-siup, żeby w tym całym czasie się wyrobić, więc kiedy dajemy symultaniście ekstra 90 minut, no to naprawdę nie jest to czasu dużo i ten czas idzie i myślę, że Natalia na styk wyrobi się, żeby te wszystkie partie pokończyć. W partii z Michałem Mazurkiewiczem widzę, że coś ciekawego musiało się podziać. Oho. No i zobaczcie, tak długo Natalia trzymała brak możliwości przez czarne, mówiliśmy o tym, wyprowadzenia tych dwóch pionów. Ani 12, ani 11. Siódemka była podwieszona. I co się dzieje? I wpada Michał na kombinację. Natalia robi fajną kombinację. Kto by chciał rozwiązać, zawsze może spauzować sobie materiał. 1, 2, 3 i 4. Za 4 na damkę. Pozamiatane, zaraz będzie wygrana. Wpisana jest jedna przegrana. A, że ja tutaj, pardon, sorry. Faktycznie, bo ja wpisałem, zapomniałem, że najpierw są porażki, a potem są remisy. Dzięki za czujność ogromne, Martyna. Już jest update, już jest update. 75 łapek w górę, moi drodzy. Gramy z orkiestrą, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy do końca świata, jeden dzień dłużej, ze znamienitymi zawodnikami, między innymi oczywiście Natalia Sadowska, mistrzyni świata, dwukrotna w tempie klasycznym, a z Julinka z grudnia, mistrzyni świata w tempie szybkim. No i w Julinku prawdopodobnie na koniec roku znów będziemy gościć, organizować te mistrzostwa świata w grze szybkiej. Znów Natalia będzie miała szansę dostarczyć nam masę emocji, znów będzie miała szansę zostać mistrzynią świata, obronić tytuł. No i dlatego, dla tak znamienitego towarzystwa, pamiętajcie o zostawianiu łapek, pamiętajcie o tym, żeby wbić tego suba. No i co? I uczcie się, zostańcie, śledźcie scenę warcabową, niech się dzieje naprawdę dużo. Jaka przegrana? Nie ma właśnie przegranej, poprawiłem, już jest 6 wygranych i 1 remis. Blue Spectral Knight, grałem rok temu, ale zostałem wtedy zmiażdżony przez Natalię, super inicjatywa i wsparcie dla WOŚP. Krzysztof, ty zremisowałeś chyba tutaj, tak?
Blue Spectral Knight. Tak, remis. Gratulacje. BDW, słuchajcie, mamy drugi remis. Mamy drugi remis. Piękne partie Blue Spectral Knight i piękna partia w wykonaniu BDW-sa. Gratulacje. Ogromne gratulacje. Mamy dwa remisy. Aktualizujemy na naszej liście. Pamiętajcie, że po zakończeniu tej naszej symultany Natalia włączy dźwięk, no i będziemy mogli sobie tutaj wszystko nadrobić i przegadać z nią, jak się jej grało. Będzie bardzo ciekawie. Ja mam słabą pamięć do rozmieszczenia pionków, ale ta kombinacja z Michałem to coś podobnego, co się stało w meczu z Tamarą i nie zostało uskutecznione. Generalnie no, kombinacja sama w sobie jest takim rozwiązaniem przymusowym, taktycznym. Fajnie tutaj, że Natalia właśnie zremisowała, że BDW zremisował, mimo tego, że miała mało czasu. Świetny wynik. Jaka końcówka, słuchajcie, gram jak umiem Natalia. No Natalia, mimo tego, że miała tego pionka mniej, tej partii nie przegra. No i bardzo ciekawe, bo 5 na 2 jest końcówką wygraną, niesamowicie trudną technicznie. No tutaj może czasu zabraknąć Mariuszowi. Będzie się działo. Albo czegoś nie dopatrzyłem, albo coś z tą aktualizacją poszło nie tak. Chyba jest okej teraz, tak? 6 wygranych, 2 remisy, chyba, że to już nawet się zmieniło. Nawet już nie wiem. Więc Patryk, jeżeli chodzi o kombinację, takie wyrywanie, inny motyw, no ale kombinacja jako kombinacja, to jest podobieństwo. Ja dziękuję, Krzysiek, jeszcze raz. Miło bardzo, że wziąłeś udział. Miło, że osiągnąłeś taki wynik. No i mam nadzieję, że więcej takich wspólnych inicjatyw przed nami. Jan Rosiński za chwilę przegra. Jakub Leszno też tu już za bardzo nie ma co zbierać. Najciekawiej na chwilę obecną się dzieje w partii. A tutaj Aniela jeszcze walczy. Aniela, no słaby pionek. 24 zaraz zostanie zabrany. Dwa pionki więcej po stronie białych. Albo weźmie atakiem, albo jeden za dwa zrobi Natalia. Pewnie zagra tutaj 33-28 i będzie po ptakach. Więc takich partii, które słuchajcie jeszcze ważą się. Tutaj mamy, słuchajcie, ciekawy pojedynek, cały czas Rado z Natalią. No i mówiłem wam, patrzcie, że tych ruchów w końcu Natalii zabraknie. No i bardzo dobrze Rado ustawił tutaj kolumnę 13-24. No i Natalia jest zmuszona do wybicia, pobija do przodu, odrzuca Rado ją do tyłu, no i to jest pozycja zdecydowanie remisowa. Może nawet, słuchajcie, to jest pozycja ze wskazaniem na... Co to się dzieje? Czemu czarne oddają pionka? Aha, z przerywem. Kurczę, jakie to dobre. Szkoda bardzo, słuchajcie, czasu, 7 sekund, ale ta pozycja może być wygrana nawet dla czarnych przy dobrze przeprowadzonej grze. Ta pozycja może być wygrana. W ogóle nie wiem, czy wygrane, słuchajcie, nie było tutaj zagrać jakieś 2-8, 2-7, 2-8 może bardziej, bo nie można grać wtedy 39-34, bo jest kombinacja 2 za 3, a tutaj grozi 19-23 wtedy. Trzeba się zasłonić 37-32 i wtedy zagrać 16-21. Słuchajcie, to była wygrana chyba. Bo nie można wtedy grać 39-34 i 42-37. No musimy to zobaczyć. Zobaczcie. Forsowna wygrana. Gramy 2-8. Grozimy tutaj. Oddamy 2, weźmiemy 4. Jedyny ruch białych w tym momencie, bo nie można zagrać 39-34, bo oddaje Rado jednego, oddaje drugiego, bierze 3 i tym zasuwa do damki. Jedyny ruch białych, teraz to jest 37-32 i tu gramy 16-21 i nie można cały czas 39-34, bo Rado oddaje dwa pionki trzeciego i bierze Natalii 5, a drugą opcją jest to, że się zagra 42-37, to działa ta kombinacja z tym oddaniem jeszcze dwóch i wzięciem czterech. No i teraz zobaczcie, jak tu pójdą białe, to cofamy, robimy damkę, koniec. A jak tu pójdą białe, to gramy tutaj. I znowu nie mogą iść na damkę, bo jest jeden za jeden. I wygrana partia. No i nie ma to chyba jak się bronić absolutnie. Ten ruch i około 10-latek mógł Natalię ograć w tej pozycji. Ale mało czasu, poszło w partii inaczej. Rychlik walczy do końca, zdecydowanie tak. Ktoś wszedł, dał łapkę i wyszedł. Pojawił się kolejny osobnik i tak dalej. Dzięki temu jest więcej łapek. Zgadza się. Zgadza się, Rychlik walczy do końca. A propos meczu z Tamarą, to czy prezes ma samą końcówkę tego meczu, czy zginęła bezpowrotnie? Niestety zginęła bezpowrotnie. Staraliśmy się ją odzyskać, natomiast było to poza zasięgiem moim i agencji opiekującej się moim kanałem, niestety, po interwencjach w YouTubie. Tak właśnie ta przegrana, bo to oczywiste, że Leszno to Rychlik. Już myślałem, że przyznałem na chwilę. Nie, wszystko jest okej. Wszystko jest okej, Marcinie.
Rado miał wygraną z Natalią, słuchajcie. A teraz te 7 sekund wygląda niebezpiecznie. 8 wygranych, 2 remisy. Partie, które jeszcze się zakończyły, wygrała Natalia z Gramiakumiem, ale zakładam, że czas się... Nie, czarne się poddały, wygrane. Tu. Aha, słuchajcie, no tak poszło w tej końcówce technicznie, że Natalia nie dała Gramiakumiem. Zobaczcie, siła centrum, jeden pionek więcej i Natalia koniec końców partię wygrała z pionkiem mniej, z pionkiem mniej. Tutaj musiał uciekać się do bardzo trudnych prób zremisowania tej partii Gramiakumiem. Jeden pionek oddany. Końcówka 5-2 też jest końcówką wygraną. No i tutaj zobaczcie, cały czas Natalia dwie opcje stawiania damki przez czarnego eliminuje. No i ona w ten sposób, no tutaj 1-1, wymiana 4-1, wygrana białych, czyli jak najbardziej pozycyjnie zasłużona wygrana dla Natalii w tej partii. Fenomen, jeżeli chodzi o naukę, jak ważne jest w Warcławach Centrum. 8 wygranych, 2 remisy. Aktualizujemy, słuchajcie, nasz bilans. Bez przegranych w tym roku Natalia. Ciekawe, czy to się utrzyma. Co się dzieje w partii Sadowska i Wańczuk? Mamy 6-6. No i co? I tutaj chyba na warianty remisowe trzeba iść tutaj. Czy to będzie jeszcze z szansami? Tu? Nie, to nie będzie tutaj z szansami. Tu 2-2. Tutaj, generalnie, słuchajcie, to chyba nie jest wygrana. Tutaj też nie można iść na większość przyklejką. 79 łapek. Dziękuję bardzo Wam za te wszystkie reakcje. To też nie jest wygrana, słuchajcie. Natalia nie ma wygranej na warcadnicy na pewno z arcymistrzem Iwańczukiem. Na pewno Natalia nie ma wygranej pozycji. Jedyne zagrożenie to oczywiście ten czas, który widzicie, 5 sekund. Anonimowy donacik. 60 zł. Uśmiechnięta buźka. Anonimowy donacik. Dziękuję Ci ogromnie, anonimowy donacik, który rozpieszczał nas tymi donatami w trakcie julinkowych zmagań. Serduszka, bardzo proszę, czat ogromne za to nasze wsparcie, za to Twoje wsparcie finansowe, które jest przeogromne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję ogromnie. 2 remisy. Teraz Natalia pobije 2 piony, 1 i pójdzie pewnie 15-10, mając na celu to, że będzie miała ile? Piona mniej, ale możliwość atakowania od tyłu tych pionów. Kurczę, może faktycznie to jest wygrana pozycja. Może faktycznie to jest wygrana pozycja. Na pewno w 2 sekundy pan Wasili nie da rady tego obronić. I najprawdopodobniej, chociaż słuchajcie, nie, dobrze, to może być remis, bo teraz trzeba coś zagrać. I tak, po tym oddajemy 2 piony. Tak, w sensie tutaj jest remis, tutaj, no czas się skończył, Natalia to wygrała, to jest remis. Tu gramy, damka bije 2, no i gramy tutaj, jest remis. To jest remisowa pozycja. Przykro mi i przepraszam panie Wasili, że nie dałem czasu dodawanego. 13 wygranych, 2 remisy. Kolejne partie się pokończyły. Natalia je masowo powygrywała. Szkoda tej partii. Wasilia i Wańczuka była naprawdę bardzo ładnie zagrana, rzetelnie. No i skończyła się, moi drodzy, przegraną pana Wasilia, a była remisowa jak najbardziej. 13 wygranych, 2 remisy. Toczą się już tylko 2 partie. Dobijamy do 22, wiemy, że za chwilę to się skończy. Aniela ma 1 sekundę na zegarze, więc to będzie wygrana Natalii. No i druga partia, która została, to jest partia, już nawet nie wiem, która, tutaj, z Michałem Mazurkiewiczem. No ale 2 pionki więcej, czas się skończył Michałowi, więc mamy 14 wygraną Natalii. No i z Anielą mamy już komplet, mamy wszystkie. No i słuchajcie, zaraz Natalia nam się tutaj włączy, mamy 15 wygranych. Boże. No właśnie, 15 wygranych, 2 remisy. Poprawiłaś się względem zeszłego roku. Jak to 15 wygranych, 2 remisy? No 15 wygranych, 2 remisy. Osiągnęłaś wynik procentowy na poziomie 94,1% punktów. Natomiast na koniec ograłaś na czas pana Wasilia Iwańczuka w pozycji remisowej. No wiesz co, no wiesz co. Ale no to wiesz, to nie jest dla mnie taka oczywista. No gdzie... Jak idzie po dwójniku na damkę i koniec. No dobra, jak zasłoni, to atakuje, ale wpadłam na kombinację w wygranej pozycji. Wpadłaś na kombinację w wygranej pozycji? No z Kubą chyba.
Już nie pamiętam. No miałam pionka więcej i wpadłam na kombę. I jak się skończyła partia? Jezu, nie wiem. Arcymistrz oflagowany. Pięknie, Natalia. Generalnie Rado w końcówce tutaj miał pozycyjną wygraną fajną z tobą, ale skończył się czas. A która to pozycja? Bo już nie patrzyłam na niki. Rado w ruchu. Masz podgląd na partię? Jak no, poświęcił to piona to i szedł na przeryw. To zamiast 18-22 to jest wygrana forsownie 2-8. Pokaż. A ja myślałam, że po prostu 18-23 i też wygrana. No pewnie też, ale tak 2-8, zobacz, nie masz ruchu, bo teraz musisz 37-32 no i 16-21 i koniec. No tak, to ja widziałam, że to przegrana pozycja, ale... No. I generalnie, powiedz nam, jak się gra, czy 90 minut to dużo czasu, 90, tam właśnie miałeś 105 minut, tak? Bo miałeś 90 minut więcej. Na tyle partii, czy 17 to jest już taki limit, czy jesteś w stanie wziąć więcej na siebie? No pewnie dałoby radę 20 partii, ale to już bym musiała na takim mega speedzie. Teraz miałam momenty, że gdzieś tam pomyślałam po 2 minuty, a przy większej ilości już bym nie mogła sobie pozwolić na takie liczenie. Któraś partia szczególnie cię zaskoczyła? Czyjś poziom? Kurczę... Znowu bym, znaczy koniec końców wybroniłam i jeszcze wygrałam tę partię z Mariuszem Szczepaniakiem, tak? Tak, i Gramiakiem. Ale na taką prostą rzecz. No pionka straciłaś, tak, prosto dosyć. No ale koniec końców wydaje mi się, że tam nie było przegranej, no bo miałam dużą kompensację i że jest takie słowo w polskim. Rekompensatę pewnie tego się powiem. O, właśnie. No, więc tam nie było przegranej, ale znowu miałam dobrą pozycję i odwaliłam. A tak co? Myślę, czy gdzieś miałam jakąś tam... No, kilka pozycji skopałam, bo właśnie to, co mówiłeś, że powinnam przegrać, no to grałam pół rogatkę i tam przekombinowałam, bo trzeba było dużo prościej jakoś grać, kleszcze i tak dalej, tam dużo opcji było. A tak pokombinowałam, że jeszcze była przegrana. I co? No i z Iwańczukiem... No miałam chyba troszkę lepiej, a potem już raczej remisowo, no ale widziałam... Jak już doszło do tej sytuacji, że mógł wymienić klina, nie mogłaś tego uniknąć, to już się tam wyrównało. Mhm, No ale... Taktyka obrana się sprawdziła? Czy miałaś jakąś w ogóle? Czy szłaś na żywioł? Oczywiście, że miałam taktykę, ale nie mogę zdradzać. To się mówi właśnie, moi drodzy widzowie, kiedy nie wiecie, co odpowiedzieć. Tak, oczywiście, tak mam, miałem, mówi. Miałam, ale nie mogę zdradzać. Moja taktyka była taka, żeby w debiutach grać szybko, jak najbardziej patrzeć na wszystkie kombinacje, bo w pierwszej symultanie bodajże powpadałam na jakieś fraszki. Z Piotrkiem Chmielem chyba szybko przegrałaś wtedy. Tak, i dlatego tutaj tak patrzyłam wszystkie oddania, a wiadomo... Na początku te partie tak skaczą z pozycji na pozycję, ale no, generalnie uważam, że było ok. Tak, Natalia zgromadziła, jak widzicie, 94,1% punktów możliwych do zdobycia, ale dzisiaj pamiętajmy o tym i tak jak wy sami piszecie na czacie, dzisiaj wygranymi są wszyscy, dlatego że wspieramy wspólnie organizując taki event Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy kwotą bagatela około 2000 zł, dokładając warcownicę przekraczamy tę kwotę, więc jak na siłę naszej społeczności. To niesamowicie fajny wynik, dzięki któremu możemy czynić dobre uczynki. No i oczywiście wiemy, że ten finał, który jest na rzecz wzroku dziecięcego, nie pamiętam, jak to dokładnie było nazwane, będziemy mieli swoją cegiełkę, która już została dostawiona, postawiona. Mam nadzieję, że tak samo licznie i tak samo chętnie w kolejnych takich inicjatywach weźmiecie udział. Natalia, ty jesteś skora i chętna do tego, żeby organizować takie symultany, grać więcej? Tak, ja też ze swojej strony chciałam bardzo podziękować wszystkim za udział i oczywiście już mam pomysły na nowe symultany i nie tylko, także mam nadzieję, że też uda nam się coś organizować poza WOŚP-em, no bo WOŚP jest tylko raz w roku, a chciałoby się pomagać częściej, także mam nadzieję, że Damian się jakoś, wiesz,
zmobilizujemy i będziemy takich akcji robić więcej w roku. Z chęcią, z przyjemnością. W trakcie, jak grałaś, tutaj też pojawił się wątek na czacie, czy nie warto byłoby właśnie wystawić jakiejś kolacji z tobą, czy właśnie jakiejś partii na żywo. Generalnie pytałem się, czy na czacie są ludzie, którzy zadeklarowali wzięcie udziału w takich aukcjach. Powiedzieli, że zdecydowanie tak, więc rób. Trzymam ich za słowo. Powiedzieli, że no, tam będą walczyć nielicho o to, żeby wygrać, no i z tobą na te kolacje pójść. Niektórzy mówili, że albo kolacja, albo gra, żeby no, nie trzeba było może grać. Mówię to chociaż rozłożyć te warcaby, zrobić zdjęcie na socjale, chociaż tyle. Przejrzyj na oczy, był temat tego. Tak, swoją drogą jeden słuszny, zgadza się, jak Magda powiedziała. Kompensacja jest, jak dzieci się położy po turnieju. Niewykluczone, że tak właśnie. Natalio, jak Damian będzie tak szkolił swoich słuchaczy, za rok będzie ciężko, mówi Andrzej Chubiak. Obyście, słuchajcie, grali jak najlepiej, obyście jak największe problemy naszej mistrzyni świata stwarzali, no wtedy sama będzie musiała dużo trenować, grać lepiej, no i wtedy na arenie międzynarodowej to będzie dopiero trzeba kombinację takim Tamarą, słuchajcie. No. Więc ludzik. Krzyś się pyta, kto będzie robił te kolacje. Natalia zabierze do jakiejś drogiej restauracji, jakiegoś Modesta. Ale pola, Damian, przecież bardzo dobrze gotuje. No tak, Natalia świetnie gotuje, to też zaprosi do siebie. Nie ma taka problemu. Taka oficjalna wersja. Nie ma problemu. Pani Natalia, było miło pomimo bęcków. Krzyś Szydziu mówi z kolei, może jednak ciut więcej czasu na przeciwników za rok albo bonus czasowy. Tak, zrobimy bonus czasowy na pewno. Ja, słuchajcie, ustawiłem te symultane i potem chciałem dodać, okazało się, że nie ma możliwości edycji tego, na pewno będzie bonus czasowy, bo no szkoda tej partii, zwłaszcza pana Wasilija Iwańczuka. Chciałabyś coś jeszcze dodać, Natalio, nasza mistrzynio? No, że się czuję jak po siłce. Nie, nawet gorzej. No ciężkie to generalnie, bo wiesz, bo to jest tak, że te dwie równo godziny, fokus jest totalnie tylko na monitor i nawet nie zdążyłam mrugnąć. Więc nie jest to łatwa rzecz, ale fajnie i no, ja zawsze się cieszę po takich akcjach, że coś robimy fajnego, pomagamy i mam nadzieję, że wszystkim się podobało i że będzie więcej takich rzeczy. Słowo harcerza, że będzie. Dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielami branży e-sportu i tam było poruszone w tej trakcie naszej rozmowy, że bardzo ważnym elementem e-sportu jest przygotowanie fizyczne. Oczywiście to samo przygotowanie fizyczne jest bardzo istotne w warcabach, żeby wytrzymać, móc się skupić, skoncentrować przez te dwie godziny. No i Dasza Biceps, legendarny gracz CS-a, o którym też było ostatnio głośno, był chociażby w Hyde Parku, bardzo licznie oglądanym. Swego czasu organizował obóz, gdzie były tylko 3 godziny dziennie grania w CS-a, a reszta to była praca fizyczna, tak? Dla graczy e-sportu, tych, którzy siedzą przy komputerze, grają w gry komputerowe, które też mogą być sposobem rywalizacji, radzenia sobie z porażkami, rozwijają, podobnie jak warcaby i myślę, że na wielu frontach mogą te branże ze sobą współdziałać. Podobało się jak zawsze, mówi Piotr. Tomasz mówi, za kolację zapłaci prezes, więc można śmiało wybierać najdroższą. No pewnie, nie ma problemu. Krzysiu, ja tylko kanapki umiem. To pora do roboty się wziąć, nauczyć się gotować. Jakąś książkę kucharską może też będziemy rozdawać w ramach giveaway'ów, a nie tylko te warcabowe, skoro jest takie zapotrzebowanie. Natalio, dziękuję ci jeszcze raz za pilnowanie mnie w organizacji tych inicjatyw, bo te symultane, różne w ogóle inicjatywy chciała też Natalia organizować wcześniej. Przyznaję się bez bicia, że mnie trochę ograniczenia czasowe limitowały. Natomiast Natalia chce tego robić więcej. Natalia mnie ciągnie, mobilizuje i tak trzyma, i tak rób, i w ten sposób na pewno będą takie idee powstawały. Czyli od dzisiaj będę spamować. Tak, możesz mnie spamować takimi pomysłami. Dobrą energią trzeba zarażać. Ogromne serduszka dla was wszystkich, którzy byliście, dla was wszystkich, którzy wsparliście WOŚP, dla was wszystkich, którzy jesteście cały czas z nami, oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się kolejnym razem przy kolejnym live'ie, przy kolejnym materiale na kanale. Jesteśmy cały czas w nieustannym kontakcie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Cześć. Ta-da.